Bardzo serdecznie witam przede wszystkim zuchów i harcerzy z Dąbrowy Górniczej, którzy jak co roku przyszli do nas z betlejemskim światłem pokoju. Witam serdecznie pana prezydenta wraz z zastępcami, panie, panów naczelników, mieszkańców Dąbrowy Górniczej, dyrektorów jednostek, koleżanki i kolegów radnych. Oddaję głos. Szanowni Państwo, jak co roku od 32 lat przychodzimy w sztafecie światła z betlejemskim światłem pokoju. Z najlepszymi życzeniami zdrowych, pogodnych świąt, które dadzą Państwu wytchnienie, pozwolą nabrać dystansu i z taką serdecznością spojrzeć na to, co wokół się dzieje. Od zuchów, harcerzy, instruktorów dąbrowskiego chówca wszystkiego, co najlepsze w nowym 2023 roku. Chciałabym przekazać na ręce pani przewodniczącej, pana prezydenta betlejemskie. Światło pana prezydenta. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Roku ślicznie, ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo również. Zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję bardzo. Pozwolimy sobie rozdać Państwu teraz betlejemskie światło pokoju. Ze względów bezpieczeństwa światło zostało odpalone od tego pierwszego knota zapalonego w Betlejem. Przekazane Państwu, idea jest taka, że można spokojnie tą świecę zgasić i później każde odpalenie, jeżeli Państwo będą mieli życzenie podzielić się z kimś tym światłem, to wystarczy od tej świecy, którą Państwo otrzymali, odpalać następne. To taki symbol. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za coroczne przyniesienie betlejemskiego światła pokoju i również proszę zanieść do swoich drużyn, do swoich domów, rodzin życzenia od nas zdrowych, spokojnych, dobrych świąt i dobrego kolejnego roku. Źle się podpisałem. Thank you.
razem z nim. Okej, okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ale Szymon, na swój temat też usłyszałem okej. Także standard trzyma. Już lista obecności? Jeszcze nie ma, bo jeszcze nie ma. Otwieram sesję Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2022 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum dzisiejszych obrad i przejdźmy do wyboru sekretarza. Przypominam o zalogowaniu się. Jeszcze nie wszyscy są zalogowani i teraz będzie właśnie ten moment, kiedy będzie można sprawdzić jakość swojego połączenia. Na sekretarza proponuję pana radnego Roberta Kazimirskiego. Czy są inne kandydatury? Czy kandydat się zgadza? Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Możesz to przyciszyć. Za było 22 radnych, nikt nie był przeciw, jeden radny się wstrzymał. Zatem zapraszam pana sekretarza do stołu prezydialnego. Przejdźmy do zatwierdzenia porządku obrad. Czy w tej sprawie ktoś z państwa ma jakieś wnioski? Jeżeli nie, przejdźmy do głosowania. Dwudziestu trzech radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, zatem porządek został przyjęty. Przejdźmy do przyjęcia protokołu z sesji, która odbyła się 23 listopada 2022 roku. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, rozumiem, że powyższy protokół Wysoka Rada przyjęła. Kolejny punkt to sprawozdanie z działalności prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej w okresie od 1 października do 31 października 2022 roku. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, rozumiem, że powyższe sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. Przechodzimy do części merytorycznej. I zapraszam panią skarbnik Janinę Bronikowską-Radosz do przedstawienia projektów uchwał. Dzień dobry. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu prezydenta miasta na druku numer 347 wraz z autopoprawką przedstawiam projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025. Zakres zmian został przedstawiony w uzasadnieniu do projektu uchwały. Autopoprawka spowodowana jest faktem poinformowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o możliwości otrzymania dodatkowych środków w wysokości 170 tysięcy zł na usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Autopoprawka. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w wierszu 1 dochody ogółem w roku 2022 z kwoty 1 031 060 860 zł 7 groszy na kwotę 1 031 094 242 zł 7 groszy.
W roku 2023 z kwoty 888 795 528 zł 62 grosze na kwotę 888 906 646 zł 62 grosze. W wierszu 1.1 dochody bieżące z tego w roku 2022 z kwoty 916 362 785 zł 31 groszy na kwotę 916 396 167 zł 31 groszy. W roku 2023 z kwoty 754 517 673 zł 89 groszy na kwotę 754 628 791 zł 89 groszy. Wierszu 1.1.4 z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2022 z kwoty 148 899 248 zł 70 groszy na kwotę 148 932 630 zł 70 groszy. W roku 2023 z kwoty 49 719 532 zł 59 groszy na kwotę 49 830 650 zł 59 groszy. W wierszu 2 wydatki ogółem w roku 2022 z kwoty 1 117 914 207 zł 69 groszy na kwotę 1 117 947 zł 589 947 589 zł 69 groszy. W roku 2023 z kwoty 864 933 484 zł 66 groszy na kwotę 865 044 602 zł 66 groszy. W wierszu 2.1 wydatki bieżące w tym w roku 2022 z kwoty 856 090 077 zł 14 groszy na kwotę 856 123 459 zł 14 groszy. W roku 2023 z kwoty 672 648 893 zł 35 groszy na kwotę 672 760 011 zł 35 groszy. W wierszu 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 z kwoty 348 620 988 zł 25 groszy na kwotę 348 616 088 zł 25 groszy. W wierszu 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy w roku 2022 z kwoty 1 713 754 zł 47 groszy na kwotę 1 747 136 zł 47 groszy i w roku 2023 z kwoty 258 575 zł 18 groszy na kwotę 369 693 zł 18 groszy. W wierszu 9.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy, w tym
W roku 2022 z kwoty 1 713 754,47 zł na kwotę 1 747 136,47 zł. W roku 2023 z kwoty 258 575,18 zł na kwotę 369 693,18 zł. W wierszu 9.111 środki określone w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy. W roku 2022 z kwoty 1 649 777,48 zł na kwotę 1 683 159,48 zł. W roku 2023 z kwoty 258 575,18 zł na kwotę 369 693,18 zł. W wierszu 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy. W roku 2022 z kwoty 2 624 743,67 zł na kwotę 2 663 025,67 zł. W roku 2023 z kwoty 279 815,18 zł na kwotę 411 533,18 zł. W wierszu 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy, w tym w roku 2022 z kwoty 2 624 743,67 zł na kwotę 2 663 025,67 zł. W roku 2023 z kwoty 279 815,18 zł na kwotę 411 533,18 zł. W wierszu 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy. W roku 2022 z kwoty 2 540 901,67 zł na kwotę 2 574 283,67 zł. W roku 2023 z kwoty 279 815,18 zł na kwotę 390 933,18 zł. Punkt drugi. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wydatki bieżące. Usługi społeczne, nazwa przedsięwzięcia. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Dąbrowa Górnicza, miasto na prawach powiatu. Lata realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 170 tysięcy zł, limit roku 2022 38 282 zł, limit 2023 131 718 zł, limit zobowiązań 170 tysięcy zł. Odpowiednio ulegają zmianie podsumowania ogólne określone w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Punkt trzeci. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zmieniają się w dochodach. Zastępuje się zdanie: w planie na rok 2022 zmniejszeniu ulega kwota planowanych dochodów ogółem o kwotę 24 440 720 zł 71 groszy, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 6 196 468 zł 63 grosze, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 30 637 189 zł 34 grosze na w planie na rok 2022 zmniejszeniu ulega kwota planowanych dochodów ogółem o kwotę 24 407 338 zł 71 groszy, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 6 222 850 zł 63 groszy, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 30 637 189 zł 34 groszy. Dopisuje się zdanie: w roku 2023 zmianie ulegają dochody bieżące w związku z prowadzeniem projektu Usługi Społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Dąbrowa Górnicza, miasto na prawach powiatu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zastępuje się zdanie: planowane dochody w latach 2023-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej uchwałą numer 44/849/849/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 roku na planowane dochody w latach 2024-2043 są zgodne z wielkościami dochodów wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej uchwałą 49/849/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 roku. W wydatkach zastępuje się zdanie ze zdania: w planie na rok 2022 zwiększeniu ulega kwota planowanych wydatków ogółem o kwotę 8 240 770 zł 36 groszy. Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 4 682 573 zł 19 groszy na zdanie: w planie na rok 2022 zwiększeniu ulega kwota planowanych wydatków ogółem o kwotę 8 277 579 zł 17 groszy, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 12 960 152 zł 36 groszy. Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 4 682 573 zł 19 groszy. Dopisuje się zdanie: w roku 2023 zmianie uległy wydatki bieżące w związku ze zmianą planowanych przedsięwzięć. Zastępuje się zdanie: planowane wydatki na lata 2023-2024 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej uchwałą
49/849/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2020 roku na planowane wydatki w latach 2024-2043 są zgodne z wielkościami wydatków wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dąbrowa Górnicza zatwierdzonej uchwałą nr 49/849/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 listopada 2022 roku. Zastępuje się zdanie: w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 proponuje się dokonać zmian polegających na: punkt pierwszy. Zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 na zdanie: w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 proponuje się dokonać zmian polegających na wprowadzeniu oraz zmianie poziomu finansowania przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 dodaje się w podpunkcie A przedsięwzięcie współfinansowane ze środków unijnych, dział 852 Pomoc Społeczna, usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Dąbrowa Górnicza, miasto na prawach powiatu, lata realizacji 2022-2023, rok 2022. Wprowadza się poziom finansowania na kwotę 38 282 zł. Rok 2023 wprowadza się poziom finansowania na kwotę 131 718 zł. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania projektem został powołany zespół zadaniowy złożony z kluczowych do realizacji poszczególnych zadań osób. Będzie to kierownik projektu, koordynator merytoryczny. Ponadto projekt będzie obsługiwany przez profesjonalistów z zakresu finansowo-księgowego, zamówień publicznych oraz obsługi kadrowo-prawnej. Zgodnie ze złożonymi założeniami projektu zostanie zastosowane wobec uczestników kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Plan wsparcia obejmuje swoim zakresem dostęp do poradnictwa specjalistycznego, warsztatów o charakterze edukacyjnym, działań integracyjno-środowiskowych. W ramach poradnictwa specjalistycznego planuje się zatrudnienie psychologa oraz dwóch pracowników merytorycznych, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w pracę na rzecz uczestników. Dodatkowo planuje się zatrudnienie osób świadczące wsparcie językowe w poszczególnych działaniach oraz zorganizowanie szkoleń dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej na co dzień pracującymi z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, Panie Prezydencie, projekty uchwały na druku 347 wraz z autopoprawką, 348, 349, 350 i 329 zostały pozytywnie zaopiniowane na wczorajszej Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Przewieźli. Czy ja tylko formalnie, to już druk numer... Uchwała na druku nr 347 była opiniowana na Komisji Rozwoju i Promocji Miasta i została zaopiniowana pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przejdźmy do głosowania.
Pan radny Grzegorz ma problem, czy nie chce wziąć udziału w głosowaniu? To proszę się wylogować i zalogować. A pan radny Piątek to jest zalogowany, jest nieobecny? Dwudziestu radnych było za, trzech radnych się wstrzymało. Nikt nie był przeciw. Uchwała wraz z autopoprawką została przez Wysoką Radę przyjęta. Na druku nr 348 przedstawiam projekt zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022 wraz z autopoprawką. Zakres zmian został przedstawiony w uzasadnieniu do projektu uchwały. Autopoprawka brzmi w sposób następujący. Dokonuje się zmian w załączniku w punkcie pierwszym po stronie dochodów w zakresie zwiększa się, na stronie 4 dodaje się w zakresie zadań gminy, programy unijne, zaliczka, dział 852 pomoc społeczna, kwota 333 382 zł, dochody bieżące, wpływy z dotacji na realizację zadania usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Dąbrowa Górnicza, miasto na prawach powiatu, kwota 33 382 zł. Po stronie wydatków w zakresie zmniejsza się, w zakresie zadań własnej gminy, na stronie 7 dodaje się dział 852 pomoc społeczna, rozdział 852.19 ośrodki pomocy społecznej, kwota 4900 zł. W punkcie pierwszym wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 4900 zł. W zakresie zwiększa się, na stronie 13 dodaje się w zakresie zadań gminy, programy unijne, dział 852 pomoc społeczna, kwota 4900 zł. Rozdział 852.95 pozostała działalność. Punkt pierwszy, wydatki jednostek, wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, gmina Dąbrowa Górnicza, miasto na prawach powiatu, kwota 4900 zł. W zakresie zadań gminy, programy unijne, zaliczka, dział 852, pomoc społeczna, 33 382 zł, rozdział 852.95 pozostała działalność, wydatki jednostek, wydatki bieżące, kwota 17 450 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe 15 932 zł. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, Dąbrowa Górnicza, miasto na prawach powiatu. Odpowiednio zmianie ulegają podliczenia w załączniku do projektu uchwały Rady Miejskiej po stronie dochodów i po stronie wydatków. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przejdźmy do głosowania. Dwudziestu trzech radnych było za, nikt nie był przeciw, jeden radny się wstrzymał. Uchwała wraz z autopoprawką została przez Wysoką Radę przyjęta. Dziękuję. Bardzo proszę.
Na druku nr 349 przedstawiam projekt zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022 w zakresie planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oczywiście i wydatków finansowanych tymi dochodami. W uzasadnieniu przedstawiony został zakres zmian w poszczególnych jednostkach oświatowych. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przejdźmy do głosowania. Dwudziestu 4 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Państwa. Na druku nr 350 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, które nie wygasają z upływem 2022 roku. W załączniku do projektu uchwały przedstawione są zadania, które będą wydatkami niewygasającymi. Natomiast w dziale 853 rozdział 850-93 jako wydatki niewygasające proponujemy kwotę środków zabezpieczonych na zakup węgla dla mieszkańców w preferencyjnych cenach. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Przejdźmy do głosowania. Dwudziestu 4 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Bardzo proszę. Na druku nr 359 przedstawiam projekt, 329, tak, przepraszam bardzo. Przedstawiam projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 wraz z autopoprawką. Projekt ten został przedłożony Radzie Miejskiej, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeniem 2872 z 14 listopada bieżącego roku przez prezydenta miasta Marcina Bazylaka. Projekt wieloletniej prognozy finansowej składa się z 3 załączników. W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej mamy przedstawioną prognozę obsługi długu miasta Dąbrowy Górniczej. Załącznik ten opiewa na okres spłaty długu, czyli do roku 2043 roku. Bardzo istotną informacją w tym przedstawionym projekcie jest, czy przedstawiony dokument spełnia wymogi z artykułu 243 ustęp 1 o finansach publicznych. Na rok 2023 planuje się, że wskaźnik obsługi zadłużenia będzie wynosił 5,84% przy dopuszczalnym limicie 18,84%. W kolejnym załączniku mamy przedstawione przedsięwzięcia, które planowane są do realizacji w roku 2023 i w kolejnych latach jako przedsięwzięcia kontynuowane lub rozpoczynające realizację. Ogólna kwota przedsięwzięć planowana do realizacji to wartość 262 470 966 zł 81 groszy. W załączniku nr 3 mamy przedstawione objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej. Do tego przedstawionego projektu wieloletniej prognozy finansowej proponowana jest autopoprawka polegająca na: dokonuje się zmian w załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa, przepływy pieniężne i kwota długu w pozycji 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w artykule 236 ustęp 4 punkt 1 ustawy
w tym z kwoty 260 553 079 zł 24 grosze na kwotę 262 888 569 zł 92 grosze. Punkt 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, a poprzez zmianę nazwy przedsięwzięcia ujętego w pozycji 111 z nazwy angielskiej MIT winno być rozwój społeczeństwa obywatelskiego w ramach projektu MIT. Poprzez punkt B. Poprzez zmianę przyjętych wartości w pozycji 1.3.2.12 objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie łączne nakłady finansowe z kwoty 33 839 577 zł 74 grosze na kwotę 31 504 087 zł 8 groszy. Limit 2023 roku z kwoty 6 452 143 zł 39 groszy na kwotę 4 116 652 zł 73 grosze. Limit zobowiązań z kwoty 17 248 499 zł 4 grosze na 14 913 8 zł 38 groszy. W pozycji 1.3.2.14 przebudowa pasa drogowego ulicy Staszica i oddziału AK Ordona w Dąbrowie Górniczej łączne nakłady finansowe z kwoty 10 318 045 zł na kwotę 12 653 535 zł 66 groszy. Limit 2023 roku z kwoty 7 734 767 zł na kwotę 10 070 257 zł 66 groszy. Limit zobowiązań z kwoty 7 734 767 zł na kwotę 10 070 257 zł 66 groszy. Przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej, tak jak już wspomniałam, był poddany ocenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową i w dniu 5 grudnia piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach podjął uchwałę nr 4200 łamane przez 5 przez 151 przez 2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026. Paragraf pierwszy uchwały. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach po dokonaniu analizy przedłożonego przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stwierdza, co następuje. Projekt opracowany został w formie przyszłej uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i obejmuje lata 2023-2026. Projekt ten zawiera elementy określone w artykule 226 ust. 1 do 4 ustawy o finansach publicznych. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową jest zgodny z wymogami określonymi w artykule 227 ustawy o finansach publicznych.
Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2023 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów i wynoszą odpowiednio. Deficyt w wysokości 18 milionów 5 923 zł 68 groszy, przychody w wysokości 47 milionów 167 967 zł 64 grosze, rozchody w wysokości 29 162 043 zł 96 groszy. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu relacji, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w artykule 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2023 roku planowany dług miasta wynosi 224 543 296 zł 36 groszy, co stanowi 21,9% planowanych dochodów ogółem. Ostateczna spłata długu nastąpi w 2043 roku. W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową miasto nie planuje zaciągania zobowiązań zwrotnych. Upoważnienia dla prezydenta miasta do zaciągania zobowiązań i przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zostały prawidłowo określone. Przedłożone do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej objaśnienia nie budzą zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, skład orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Dąbrowa Górnicza zaopiniował jak w sentencji. Podpisane przewodnicząca piątego składu orzekającego. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Wraz z autopoprawką. To jak przegłosujemy. Dwudziestu jeden radnych było za, trzech radnych było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała wraz z autopoprawką została przez Wysoką Radę przyjęta. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Dziękuję. Zapraszam pana prezydenta Marcina Bazylaka do przedstawienia projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023. Bardzo dziękuję. Tradycyjnie otrzymaliście państwo druki projektu budżetu przesłane przez nas. Były procedowane podczas wszystkich komisji, które się odbywały i podczas spotkań, gdzie byliśmy do państwa dyspozycji, żeby wyjaśniać wszystkie wątpliwości i omawiać wszystkie kwestie związane z budżetem. Tradycyjnie chciałbym przedstawić państwu budżet w formie również prezentacji, dlatego że uważam, że to jest taka forma, w której będziemy mogli też prowadzić dyskusję podczas sesji, czy też przybliżyć pewne fakty. Rok przyszły, szanowni państwo, pani przewodnicząca, państwo radni, jest rokiem trudnym, jest dużym wyzwaniem ze względów między innymi na to, że jest trudny do przewidzenia, jest nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, sytuację społeczną, jest wiele znaków zapytania. Tym bardziej wielkim wyzwaniem, chyba z najtrudniejszym dotychczasowych budżetów samorządowych, było przygotowanie odpowiedzialnego projektu budżetu, w którym mamy równowagę w dochodach i w wydatkach miasta, w którym przewidujemy też sytuacje, które mogą się wydarzyć. Wiadomo, że nigdy nie można przewidzieć wszystkiego i stąd też praktycznie na wszystkich sesjach wprowadzamy aktualizację budżetu miasta. Jednak ta uchwała budżetowa, która dzisiaj jest państwu przedstawiana, jest naszą mapą drogową, jest naszą instrukcją i naszą bazą do pracy w przyszłym roku. Skąd biorą się
dochody miasta. Dochody w przyszłym roku przewidujemy na kwocie ponad 1 000 000 zł, 26 milionów. Tutaj macie Państwo ze szczegółami po przecinku. Jakie są źródła tych dochodów? Podatki i opłaty z tych 318 milionów, które, bo tutaj bardzo bym prosił, żebyście Państwo, jak będziemy pokazywać źródła dochodów czy wydatków, to są to obszary, które niekoniecznie się sumują w poszczególnych działach, natomiast chciałbym przybliżyć Państwu, pokazać, jakie stanowią liczby poszczególne działy. Podatki i opłaty to są podatki od nieruchomości, wszelkie opłaty za użytkowanie wieczyste stanowią ponad 30% źródła dochodów w naszym budżecie. 236 milionów to jest podatek od nieruchomości, przy czym trzeba zaznaczyć, że większość tego podatku od nieruchomości pochodzi od dużych podmiotów gospodarczych, które są na naszym terenie, bądź też właśnie teraz obejmują nowe tereny strefy ekonomicznej. Także ten podatek jest głównym źródłem utrzymania wielu wydatków w naszym mieście. Subwencje ponad 200 milionów. Przy czym subwencja oświatowa stanowi 194 milionów. Po wydatkach zobaczycie Państwo, na ile starczy subwencje oświatowe, jak kształtują się wynagrodzenia nauczycieli, ale subwencje, które otrzymujemy z zewnątrz, mamy 194 miliony złotych na oświatę. Wpływy z PIT-u i z CIT-u to jest ponad 200 milionów złotych z zdecydowaną przewagą PIT-u, czyli podatku, który jest płacony od osób fizycznych, to jest ponad 170 milionów złotych, pozostała kwota to jest od osób prawnych. Dotacje celowe oraz pozostałe środki, które głównie to są dochody z zadań zleconych, z opłat, z akcyz alkoholowych, czy też innych źródeł, które są przekazywane do budżetu miasta, to Państwo macie szczególnie przekazane. Drugie ważne źródło dochodu, ja pozwoliłem sobie wyszczególnić, to są środki unijne i środki zewnętrzne, które są na poszczególne zadania, głównie zadania inwestycyjne. Środki, które przewidujemy pozyskać do budżetu miasta w roku 2023, to jest tak naprawdę kończąca się perspektywa Regionalnego Programu Operacyjnego i wnioski, które poskładaliśmy, uzyskały akceptację, pozwalają nam bezpiecznie zapisać kwotę 78 milionów złotych, natomiast liczymy na to, że ta kwota może się zwiększyć. To dużo zależy od tego, jak będą realizowane poszczególne zadania, z jaką płynnością i na ile będzie kosztów kwalifikowanych. Jest to duża suma. W tej perspektywie łącznie pozyskaliśmy ponad 300 milionów złotych, ale ze względu na kończące się zadania widzimy, jak duża jeszcze kwota jest tutaj do zabezpieczenia z budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymaliśmy również promesę na Polski Ład. To jest 67 milionów złotych. Lwią część tej promesy stanowi promesa na dozbrojenie terenów inwestycyjnych, bo to jest 47 milionów złotych. Jest to zadanie o tyle ważne, że mamy do sprzedania jeszcze ponad 70 hektarów w strefie ekonomicznej. Wymaga to nakładów inwestycyjnych. Do tej pory to z budżetu miasta były wydatkowane środki na ściągnięcie inwestorów. Tutaj jest też taki ruch, że rząd przekazał środki na dozbrojenie terenów inwestycyjnych. I też mamy na oddział przedszkolny, w zasadzie zespół szkolno-przedszkolny w Błędowie, przedszkole w Łośniu oraz Sztygarka, gdzie jesteśmy w trakcie ogłaszania postępowań przetargowych i to jest te pozostałe 20 milionów z tej kwoty. Fundusz Rozwoju Dróg to jest projekt, w ramach którego będziemy realizować przebudowę skrzyżowania na Staszicu i AK Ordona, budowa ronda oraz komunikacja pieszo-rowerowa bezpieczna pomiędzy Staszicem a Strzemieszycami. Wydatki są wyższe od dochodów, natomiast ta różnica jest pokryta i pokazana w wolnych środkach, czyli wolne środki to jest kwota, która jest niewykorzystana w roku 2022 i pozwala nam zabezpieczyć wydatki w roku przyszłym. Co ważne i warte podkreślenia jest to, że mimo trudnej sytuacji nie musimy brać kredytów i nigdy też takich nie planowaliśmy, które miałyby zabezpieczyć wydatki bieżące. Jedyne kredyty, jakie były
w tej kadencji, jakie wyobrażam sobie, że mogą być do gospodarowania miastem, to są kredyty na wydatki inwestycyjne, czyli takie, które zwiększają majątek miasta i pozwalają na to, żeby się zwiększały dochody, bo inwestycja w strefę ekonomiczną pozwala na to, że nowi inwestorzy oprócz tego, że tworzą nowe miejsca pracy, to też płacą podatki od nieruchomości. Te wydatki się kształtują następująco, że w obszarach takich jak transport i łączność wydajemy ponad 180 milionów złotych. Jest to kwota zbliżona do zeszłorocznej. Blisko 45 milionów złotych to jest opłata za transport publiczny, czyli za wszystkie jeżdżące autobusy i tramwaje. Oprócz tego, że mieszkańcy pokrywają opłaty za przejazd, to miasto Dąbrowa Górnicza do Zarządu Transportu Metropolitalnego przelewa kwotę 45 milionów złotych. I trzeba się spodziewać, że ta kwota będzie rosnąć, nie będzie maleć, tylko będzie rosnąć, ponieważ wzrastają koszty transportu i paliwa, i koszty wynagrodzeń kierowców energii elektrycznej. W związku z tym bardzo pilnym i ważnym zadaniem jest organizacja transportu siatki połączeń na terenie miasta i rozmów, jak skutecznie zwiększyć ilość użytkowników i utrzymać na odpowiednim poziomie wysokość dopłat ze strony miasta. Ponad 90 milionów, czyli ponad połowa, to jest wydatek inwestycyjny na zieloną mobilność. Tutaj już w tym momencie też mogę Państwa zapewnić, że ten budżet pozwala nam na dokończenie wszystkich otwartych inwestycji, które obecnie trwają. To było bardzo trudne zadanie, dlatego że po drodze mieliśmy wszystkie możliwe sytuacje, które się mogą wydarzyć, a nie były do przewidzenia. Wojna na Ukrainie, bardzo wysoka inflacja, wzrost kosztów materiałów, usług, wzrost płacy minimalnej, rynek, na którym tak naprawdę brakuje pracownika. Mamy już teraz i wiemy, że nie ma zagrożeń dla dużych projektów inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o stronę finansową i organizacyjną, to w szczegółach powiem, jak będziemy przechodzić do poszczególnych zadań. Te zadania zostaną zrealizowane o czasie z dofinansowaniem unijnym. Gospodarka komunalna, ważna część naszego budżetu, blisko 20%. W tej gospodarce komunalnej kwotą 12 milionów złotych zapewniamy energię elektryczną i oświetlenie miasta. Ponad 46 milionów to jest wydatek na gospodarowanie odpadami. W tej kwocie mamy między innymi 15 milionów złotych na gospodarkę wodno-ściekową w Ujejscu, czyli zadanie, które obecnie jest realizowane. 9 milionów na zieleń, 20 milionów na letnie i zimowe oczyszczanie i utrzymanie bieżące całego miasta. Mamy też dopłaty do wody i tutaj uważam, że bo też dzisiaj będzie procedowana kwestia dopłat do wody. Tu wyraźnie trzeba podkreślić, że te dopłaty do wody są mniejszymi dopłatami niż na przykład 3 lata temu, bo 3 lata temu dopłacaliśmy do cen wody blisko 16 milionów złotych. W tym roku jest to 3 miliony złotych mniej. Przy niezmieniającej się taryfie wody i ścieków dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest to, no, uważam, bardzo dobrze wykonana praca w dąbrowskich wodociągach, gdzie poprzez optymalizację kosztów nie zmieniły się warunki dla mieszkańców, natomiast z budżetu miasta, czyli tak naprawdę z pieniędzy wszystkich podatników Dąbrowy Górniczej, zmniejszamy tą dopłatę, która wynika głównie z tego, że Dąbrowa Górnicza jest bardzo dużym miastem obszarowo o stosunkowo mniejszej gęstości zaludnienia i to często podajemy przykład sąsiadów, gdzie bardzo chętnie porównujemy taryfy na przykład za wodę, natomiast zapominając o tym, że w sąsiednim Sosnowcu na 90 km kwadratowych mieszka prawie drugie tyle mieszkańców, co w Dąbrowie Górniczej. My tych kilometrów kwadratowych mamy 188. Do Błędowa, do najdalej oddalonej dzielnicy od centrum Dąbrowy, jest zbliżona odległość jak do centrum Katowic. W związku z tym na tych wszystkich terenach zabezpieczamy wywóz śmieci. Zabezpieczamy praktycznie wszędzie dostęp do wody, która jest ze źródeł miejskich bądź z GPW oraz też odbiór kanalizacji sanitarnej. Te koszty utrzymania miasta rozkładają się po prostu na mniejszą ilość mieszkańców w naszym mieście i w związku z tym były podjęte decyzje o dopłatach, natomiast to nas nie uspokoiło,
ponieważ trzymamy taryfę wody i też stawiliśmy sobie takie zadanie, że te dopłaty, które są z dopłaty do cen wody, powinny się zmniejszać, nie obniżając jakości dla, bezpośrednio dla mieszkańców. To jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną w liczbach ogólnych, polityka społeczna 128 milionów, z czego warto podkreślić ponad 80 milionów to jest Miejski Ośrodek Polityki Pomocy Społecznej. 4,5 miliona przeznaczamy z budżetu miasta na utrzymanie lokali socjalnych. Ponad 6 milionów złotych to są wydatki, które planujemy w polityce mieszkaniowej przeznaczyć na termomodernizację budynków komunalnych, między innymi na Copiała, Augustynika, Kościuszki czy Sienkiewicza. Placówka opiekuńczo-wychowawcza, czyli tak naprawdę nasz Dąbrowski Dom Dziecka, to jest wydatek 3,5 miliona złotych. Żłobek ponad 5 milionów złotych. Przy żłobku warto podkreślić, że oprócz żłobka miejskiego, dzięki decyzjom tutaj podjętym na tej sali, uruchomiliśmy dopłatę do miejsc żłobkowych w żłobkach niepublicznych. Dzięki temu zwiększyła się znacząco liczba osób korzystających ze żłobków niepublicznych, ponieważ ta dopłata pozwala na to, że chętniej rodzice dzieci właśnie poddają pod opiekę w żłobkach, które są dofinansowane z budżetu miasta. Łącznie dopłaty to jest 1,5 miliona złotych, żłobek 5,5 miliona złotych. W miejscach niepublicznych z 200 miejsc zwiększyła się ilość na ponad 300. To jest taki trend, który obserwujemy i który dostrzegamy jako taką pozytywną zmianę współpracy przedsiębiorców, którzy są na terenie miasta z komponujących się w politykę miejską. W polityce społecznej tutaj tego wydatku akurat nie ma na przyszły rok wprost zapisane, ale jesteśmy w momencie, kiedy Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpocznie proces inwestycyjny, jakim jest budowa 168 mieszkań. Jesteśmy w przeddniu ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy i też w momencie, kiedy będzie znana już szacunkowa wartość tej inwestycji, która będzie realizowana przez najbliższe 3 lata, to będą wyłaniani i zapraszani partycypanci, czyli mieszkańcy, którzy będą zdecydują się mieszkać w budownictwie społecznym, pokryć część kosztów wybudowania mieszkania, a później go zasiedlić. Uważam, że to będzie dobra i korzystna oferta dla mieszkańców naszego miasta, ponieważ na rynku pojawi się coś, co w Dąbrowie jeszcze do tej pory nie było, czyli budownictwo społeczne, bo mamy silne budownictwo spółdzielcze, mamy mieszkania, które były mieszkaniami zakładowymi, stały się mieszkaniami komunalnymi. Duża część tych mieszkań komunalnych została sprzedana z bonifikatą. Ta sprzedaż jeszcze teraz odbywa się już nawet z zasobów niezakładowych, a komunalnych, czyli wybudowanych w latach 90. przez miasto. Natomiast ciągle na rynku brakuje mieszkań dla osób, które nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego, nie mają możliwości zakupu z własnych środków mieszkania, a chcą funkcjonować, żyć w Dąbrowie Górniczej i taką ofertę chcemy dla mieszkańców zbudować. Muszę przewinąć. Oświata i wychowanie. Ponad 30% budżetu miejskiego, 326 milionów złotych. Z tej kwoty, tak jak pokazywałem wcześniej, subwencja, która trafia do budżetu miasta rządowa, jest 194 miliony. Pozostała kwota to są środki zabezpieczone w budżecie miasta, czyli pochodzą z podatków lokalnych. Wynagrodzenia nauczycieli praktycznie starczają na subwencje, bo ponad 190 milionów złotych to są wynagrodzenia dla dąbrowskich nauczycieli. W tej kwocie zabezpieczamy również 81 milionów złotych na dodatkowo jeszcze zabezpieczamy 81 milionów złotych na wydatki inwestycyjne w oświacie, czyli to pokazuje skalę, jaka jest, jeżeli chodzi o wydatki w przyszłorocznym budżecie. Wydatki inwestycyjne będą stanowić w przyszłym roku ponad 25%. Głównie na nie się składają zakończenie inwestycji zielonej mobilności. Stanowi to 1/4 budżetu miasta. Jakie mamy priorytety?
Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, to co Państwu wspominałem, ponad 300 milionów w tej perspektywie od 2017 zostało przez miasto pozyskane i będziemy ten wynik zwiększać. Oczywiście toczą się dyskusje pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską na temat możliwości realizacji programów, takich jak Krajowy Plan Odbudowy czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jest znak zapytania, natomiast jesteśmy gotowi. Jeżeli będą gotowe programy, to jesteśmy i uczestniczymy we wszystkich dyskusjach, jesteśmy przygotowani z wnioskami, żeby zadania, które mamy do zrealizowania w naszym mieście, zostały przyjęte strategią rozwoju miasta uchwaloną Rady Miejskiej i wydyskutowaną wcześniej, żebyśmy mogli je realizować przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Bardzo mocno liczymy, że Krajowy Plan Odbudowy będzie dla nas pomocny przy rozbudowie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, czyli tej inwestycji, którą musimy dokończyć, żeby ona mogła dobrze funkcjonować i zapewnić odpowiednią ofertę naszym mieszkańcom. Potencjał gospodarczy miasta to jest też ważne, ponieważ przy dochodach, które przewidzieliśmy, jak Państwo widzicie, są wskazane dochody ze sprzedaży nieruchomości. Mamy do sprzedania do dyspozycji inwestorów ponad 70 hektarów z 256, które były wytoczone w strefie ekonomicznej. W strefie ekonomicznej w Tucznawie jest obecnie 7 inwestorów. Ich nakłady finansowe to jest ponad 9 miliardów złotych przy, no, można powiedzieć, prawie 200 milionach złotych, które były wydane do tej pory z budżetu miasta na wybudowanie drogi, uzbrojenie tych terenów. Na tą chwilę to są 3240 miejsca pracy zagwarantowane, zadeklarowane przez inwestorów. Do tego dochodzi jeszcze wszystko, co jest wokół tych inwestycji, czyli kooperanci, firmy współpracujące, podmioty, które pracują na zlecenia, nie są na etatach zatrudnieni w tych podmiotach. I tu jest efekt, który jest widoczny na terenie strefy ekonomicznej w Kazdębiu, dlatego że tam po dawnej hałdzie, którą tak naprawdę przygotowaliśmy jako teren inwestycyjny dzięki pozyskaniu środków unijnych, powstało 11 działek, które są mniejszymi działkami przygotowane dla małych i średnich przedsiębiorców. I na tych działkach 3 nowych inwestorów, ale to są dąbrowscy przedsiębiorcy, którzy zakupili ten teren, budują swoje zakłady, ale zdecydowali się na ten ruch, ponieważ współpracują z dużymi podmiotami w strefie ekonomicznej w Tucznawie. Także to jest skrócenie łańcuchu dostaw. To jest też dzięki tak naprawdę strefie w Tucznawie rozwija się strefa w Kazdębiu. Dlatego też jesteśmy spokojni o to, że plan sprzedaży na przyszły rok przy obecnie prowadzonych rozmowach zostanie zrealizowany, że powstaną i nowe miejsca pracy, i też powstaną nowe inwestycje, które napędzają gospodarkę miejską, bo napędzają je zarówno jeżeli chodzi o samą budowę, jak i też później realizację wszelkich usług dla nowych inwestorów przez dąbrowskich przedsiębiorców. Nowoczesny i sprawny transport publiczny to jest temat, który jest tematem gorącym mimo zimy, dlatego że wszyscy oczekują, jakie rozwiązania komunikacyjne będą wprowadzone i kiedy. Zakończenia prac, które są tutaj wpisane, to są zakończenia prac wpisane z umowy, która została podpisana w roku 2020, czyli 3 lata temu. Możemy dostarczyć Państwu umowy, aneksy, zresztą one są do wglądu, to jak sobie przypomnicie, to te daty, które tutaj są dotyczące realizacji centrum przesiadkowego w centrum miasta czy w Gołonogu, etapów poszczególnych realizacji z tramwajami śląskimi, są zapisane. Marzec 2023, czerwiec 2023, marzec 2024 i marzec 2024. Liczymy, że zadania, które są związane z tramwajami śląskimi, zakończą się w roku 2023 i nie będziemy musieli czekać do marca 2024, ale tą informacją chciałem Państwu przypomnieć, że mimo wielu burzliwych dyskusji, bo po drodze staraliśmy się pewne procesy przyspieszyć, mieliśmy po drodze trudności, dlatego że był protest w sprawie ZRID-u, były też wiele niespodzianek na placach budowy, to te terminy pierwotne są utrzymane i zostaną zrealizowane. I staramy się, żeby projekt, który jest tramwajami śląskimi, zakończył się w roku 2023, ale prosiłbym tutaj o cierpliwość, wyrozumiałość, ponieważ nie są to łatwe zadania, wszyscy je odczuwamy.
Inwestycje w infrastrukturę, o co będziemy się starać, o co będziemy zabiegać, na pewno jest zapisane też zarówno w WPF-ie. Połączenie Alei Zagłębia z ulicą Kolejową to jest dokończenie tak naprawdę łącznika, który jest od centrum przesiadkowego w centrum miasta do Gołonoga. Składaliśmy wniosek do Polskiego Ładu ze względu na to, że przy dwóch postępowaniach przetargowych wartość tego projektu przez oferentów została dwukrotnie przekroczona. Zrezygnowaliśmy z tego zadania w tym czasie, ale prowadzimy rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, czy do tego zadania nie można wrócić z podziałem na etapy, tak? Czyli żeby nie realizować całej Alei Zagłębia Dąbrowskiego z Wybickiego wraz z łącznikiem Kolejowa, tylko podzielić to na dwa zadania i wtedy przy jednym aktualizować wniosek i o drugie zadanie również się starać w przyszłym roku. Czyli te projekty, które są już zaprojektowane, bo tam jest i ulica Wybickiego, Aleje Zagłębia Dąbrowskiego, czy łącznik z ulicą Kolejową, są dla nas cały czas aktualnymi projektami w momencie, kiedy uzyskamy dofinansowanie. Także o to finansowanie nie poprzestajemy w staraniach, zabiegach o to, żeby je uzyskać. Remont lokalnych dróg, no, może nie nazwałbym akurat lokalną drogą AK Ordona i Staszica, ponieważ to jest też ważny łącznik pomiędzy drogą krajową 94 S1, natomiast też rozwiązuje problem lokalny i połączenia pomiędzy dwoma dzielnicami. Na to uzyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i mamy możliwość z tego finansowania skorzystania. Gospodarka wodno-ściekowa w Ujejscu to jest nie tylko realizacja tego zadania, które jest obecnie w fazie, w której nawiązujemy do przebudowy drogi S1, bo przebudowa S1 to jest przebudowa realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad. Natomiast nasze zadanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujejscu, ten fragment, który obecnie jest w paru punktach rozpoczęty, to jest możliwość nawiązania kanalizacją deszczową i też budowa kanalizacji sanitarnej i samego układu dróg przy tej drodze. Liczymy na to, że przy konkursach, które będą ogłoszone w kolejnych etapach, będziemy mogli zrealizować cały projekt gospodarki wodno-ściekowej w Ujejscu, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy mieszkańców, dzielnica Ujejsce się mocno rozbudowuje, między innymi poprzez zwiększenie dostępności do niej, poprzez nową drogę, która powstaje. Chcemy zrealizować w pełni zadanie gospodarki wodno-ściekowej, ale dopuszczamy też to, że jeżeli nie uzyskamy dofinansowania, to zajmiemy się modernizacją drugich chodników i wtedy trzeba będzie podjąć decyzję, czy odkładamy projekt na lata kolejne, czekając na to, aż ten teren będzie mógł być cały skanalizowany, albo będziemy realizować zadanie modernizacji drugich chodników bez pełnej kanalizacji. To jeszcze przed nami, liczymy na zadanie w pełni oczywiście do wykonania. Inwestycje w infrastrukturę, tak jak Państwo wiecie, to są zadania, które zamierzamy skończyć w przyszłym roku, bądź też rozpocząć, bo remonty szkół podstawowej numer 4 na Łęknicach, zespół szkół numer 4, bo to jest zespół szkolno-przedszkolny, jest w trakcie realizacji, planujemy zakończyć w sierpniu, czyli we wrześniu, żeby był otwarty dla uczniów i nauczycieli. Przedszkole numer 32 na osiedlu Manhattan w trakcie realizacji. I wspomniane błędów, Łosień czy Sztygarka, przygotowanie mamy do postępowań przetargowych. Przebudowa układu komunikacyjnego, zespół szkół sportowych, przedszkole 39 i żłobka, czyli to jest ten teren, który jest bezpośrednio też realizacja, w tym budżecie jest zapisana w 2023 zakończenie realizacji tych projektów. RTBS, o którym wspomniałem, to są trzy budynki mieszkalne, Aleje Zagłębia i Kwiatkowskiego. Ten rejon to jest ta działka, którą przeznaczyliśmy do RTBS-u. Obecnie trwają przygotowania do przetargu i planujemy, że mieszkańcy, którzy będą chcieli zamieszkać w tych zasobach, będzie nabór w drugim kwartale 2023. Oczywiście, jeżeli warunki, które złożą oferenci finansowe, będą takie, jakie wynikają z kosztorysów na cały ten projekt. Liczę, że tak, ponieważ na rynku budowlanym zaczyna się pojawiać sytuacja, w której coraz więcej podmiotów szuka pracy i mogą te ceny, może być mocna rywalizacja, no to liczymy. Ubytki w dochodach, bo kiedy mówimy o budżecie, kiedy mówimy o dochodach i wydatkach, też warto podkreślić, zwrócić uwagę na to, co się dzieje w ostatnich latach i to, co się mierzymy w roku 2023. Są mniejsze wpływy z podatków, mimo tego, że
mieszkańcy globalnie płacą większe podatki dochodowe, osoby prawne też płacą większe podatki, to do budżetu miasta z podziału tych podatków wpływają mniejsze kwoty. Takie są przynajmniej przewidziane w planie, który jest przygotowany przez ministerstwo. Jest to zjawisko dla nas bardzo trudne, bardzo niekorzystne. Częściowo te wpływy są deklarowane, że będą pokrywane subwencją rozwojową, ale ta subwencja rozwojowa, jak Państwo wiecie, może być przeznaczona tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne. Często też dostajemy dodatki, które są dodatkami na inwestycje, pomijając bardzo ważną część, czyli wydatki bieżące, a tak jak sami też zwróciliście uwagę w wielu dyskusjach przy rosnącej inflacji, przy rosnących kosztach życia, pojawia się wyzwanie, jakim są wynagrodzenia naszych współpracowników. W całym mieście, łącznie z nauczycielami, pracuje ponad 5 tysięcy osób na to, żeby miasto mogło normalnie funkcjonować. My przygotowujemy się do zmian wynagrodzeń, nie tylko w płacy minimalnej, bo płaca minimalna jest płacą ustawową, natomiast też nie możemy sobie pozwolić, żeby osoby, które są specjalistami, są fachowcami w naszym mieście, myślały o szukaniu zajęcia gdzie indziej, często poza sektorem publicznym, dlatego że byłaby to olbrzymia strata dla nas. Dlatego prowadzimy i przygotowujemy się do tego, żeby w grudniu, w styczniu zaproponować zmiany wynagrodzeń dla tych pracowników, których bardzo nam zależy i chcemy, żeby z nami pozostali. W budżecie miasta przewidujemy na ten wydatek przynajmniej kilkanaście milionów złotych, żeby zabezpieczyć możliwości zmiany na wynagrodzeniach. Ale to są sprawy na tyle indywidualne i na tyle je decentralizuję i oczekuję takich rozmów i z dyrektorów jednostek ze współpracownikami, jak i też naczelników poszczególnych wydziałów, czyli analiza kosztów funkcjonowania danego zespołu oraz też kwestie dotyczące regulacji proponowanych przez nich. Jak widzicie Państwo, mimo różnych zmian, które są, bilans w dochodach miasta jest minus 46 milionów złotych. To jest prezentacja graficzna, jeżeli tak można mówić, budżetu miasta. Natomiast wspólnie z panią skarbnik jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o udzielanie wszelkich informacji dotyczących budżetu. Dostaliście Państwo dokument w wersji szczegółowej. Został on przedstawiony też, tak jak już wspomniałem, przed Regionalną Izbą Obrachunkową, która zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Jestem do Państwa dyspozycji, natomiast zwracam się o to, żebyście Państwo podjęli uchwałę budżetową, żeby ta mapa drogowa i w zasadzie ten plan realizacji pozwolił nam realizować wszystkie zadania, które przed nami stoją w roku 2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Mogę powiedzieć? Proszę bardzo. Ja, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w uzupełnieniu do wypowiedzi pana prezydenta przedstawiam projekt uchwały budżetowej miasta Dąbrowa Górnicza na rok 2023. Dochody budżetu miasta Dąbrowa Górnicza na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie 1,26,983,424,99 zł, w tym dochody bieżące 820,157,085,32 zł. Dochody majątkowe 206,826,339,67 zł. Dochody zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Przychody budżetu miasta zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 na kwotę 47,167,967,64 zł. Wydatki zostały zaprezentowane w załączniku nr 3 i 4 na kwotę ogólną 1,044,989,348,67 zł, w tym wydatki bieżące 777,984,126,04 zł,
Wydatki majątkowe 267 5 222 zł 63 grosze. W załączniku nr 5 przedstawione zostały rozchody na kwotę 29 162 043 zł 96 groszy. Tworzy się rezerwy ogólną i celową na ogólną kwotę 8 960 000 zł, w tym rezerwa ogólna 6 700 000, rezerwa celowa 2 260 000 zł. W załączniku nr 6 został przedstawiony plan dotacji udzielanych z budżetu na kwotę 68 033 595 zł 61 groszy. Zostały wyodrębnione dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 3 200 000 zł i w całości dochody te będą przeznaczane na zwalczanie narkomanii 211 000, przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 154 000 16 zł, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 10 000, wspieranie rodzin 1 160 000 800 zł, Centra Integracji Społecznej 314 184 zł i pomoc społeczna związana z pomocą obywatelom Ukrainy 350 000 zł. Wyodrębnia się również dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na poziomie gminy. Jest to kwota 4,5 miliona zł, na poziomie powiatu 2 250 000 zł. W całości środki te zostają przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska na poziomie gminy oraz powiatu. Kolejną wyodrębnioną grupą dochodów są to dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan dochodów to wartość 44 570 000 zł. W całości będą te dochody przeznaczone na wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W załączniku nr 7 zaprezentowane zostały do odprowadzenia dochody do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 18 413 849 zł. Załącznik nr 8 przedstawia plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Przychody własne zaplanowane są na kwotę 51 786 920 zł. Koszty na kwotę 62 643 958 zł 25 groszy. Planowana jest również do udzielenia dotacja z budżetu miasta, dotacja przedmiotowa w kwocie 4 682 000 zł, jak również dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 6 175 000 38 zł 25 groszy. Przy czym z Banku Gospodarstwa Krajowego planuje się pozyskać kwotę 1 555 515 zł 52 grosze, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 1 384 149 zł 92 grosze. W załączniku nr 9 przedstawiony został plan wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na kwotę 13 757 034 zł, który w całości będzie przeznaczony na wydatki zgodnie z uchwałą o utworzeniu wyodrębnionego rachunku. Załącznik nr 10 przedstawia nam plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 151 310 550 zł 96 groszy. A załącznik nr 11 do projektu uchwały przedstawia plan zadań inwestycyjnych na kwotę 251 230 207 zł 12 groszy. Do przedstawionego projektu uchwały zgłaszana jest autopoprawka. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 wydatki ogółem
poprzez zmianę przyjętych wartości działu transport i łączność z kwoty 177 953 156 zł 29 groszy na kwotę 180 288 646 zł 95 groszy. Rozdział 615 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z kwoty 16 130 017 zł na kwotę 18 465 507 zł 66 groszy. Wydatki na zadania inwestycyjne z kwoty 11 784 767 zł na kwotę 14 120 257 zł 66 groszy. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa z kwoty 28 627 206 zł 11 groszy na kwotę 26 291 715 zł 45 groszy. Rozdział 721 społeczne inicjatywy mieszkaniowe z kwoty 6 452 143 zł 39 groszy na kwotę 4 116 652 zł 73 grosze. Zakup i objęcie akcji i udziałów z kwoty 6 452 143 zł 39 groszy na kwotę 4 116 652 zł 73 grosze. W załączniku numer 4 wydatki ogółem poprzez zmianę przyjętych wartości. Wydatki majątkowe, w tym A, wydatki na zadania inwestycyjne z kwoty 251 230 207 zł 12 groszy na kwotę 253 565 697 zł 78 groszy. B, zakupy i objęcie akcji i udziałów z kwoty 6 452 143 zł 39 groszy na kwotę 4 116 652 zł 73 grosze. W zadania własne gmina dział 600 transport i łączność z kwoty 84 046 486 zł 8 groszy na kwotę 87 381 976 zł 74 grosze. Rozdział 615 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z kwoty 7 917 385 zł 50 groszy na kwotę 10 252 874 zł 16 groszy. Wydatki na zadania inwestycyjne z kwoty 7 917 385 383 zł 50 groszy na kwotę 10 252 874 zł 16 groszy. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa z kwoty 19 208 739 zł 61 groszy na kwotę 16 873 248 zł 95 groszy. Rozdział 721 społeczne inicjatywy mieszkaniowe z kwoty 2 335 490 zł 66 groszy na kwotę 0. Zakup akcji i udziałów, zakup i objęcie akcji i udziałów z kwoty 2 335 490 zł 66 groszy na kwotę 0. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10. Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej poprzez zmianę nazwy zadania z zadania MIT na zadanie Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu MIT. Punkt 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11. Zadania inwestycyjne poprzez zmianę przyjętych wartości
Razem zadania inwestycyjne z kwoty 251 milionów 230 207 zł 12 groszy na kwotę 253 miliony 565 tysięcy 697 zł 78 groszy. Dział 600 transport i łączność z kwoty 113 milionów 774 tysiące 590 zł 53 grosze na kwotę 116 milionów 110 tysięcy 81 zł 19 groszy. Rozdział 615 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z kwoty 11 milionów 784 tysiące 767 zł na kwotę 14 milionów 120 tysięcy 257 zł 66 groszy. Przebudowa pasa drogowego ulicy Staszice i oddziału AK Ordona w Dąbrowie Górniczej z kwoty 7 milionów 734 tysiące 767 zł na kwotę 10 milionów 70 tysięcy 257 zł 66 groszy. Własne gmina z kwoty 3 miliony 867 tysięcy 383 zł 50 groszy na kwotę 6 milionów 202 tysiące 874 zł 16 groszy. Szanowni Państwo, podobnie jak wieloletnia prognoza finansowa, również projekt budżetu miasta na rok 2023 został poddany analizie przez Regionalną Izbę Obrachunkową i w dniu 5 grudnia bieżącego roku piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach podjął uchwałę nr 4200 łamane przez 5 przez 149 przez 2022 w sprawie opinii o przedłożonym przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający ustalił, co następuje. Punkt pierwszy. W projekcie budżetu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1,026 milionów 983 tysiące 424 zł 99 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 820 milionów 157 tysięcy 85 zł 32 grosze. Wydatki ogółem w wysokości 1,044 miliony 989 tysięcy 348 zł 67 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 777 milionów 984 tysiące 126 zł 4 grosze. Punkt 2. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 42 miliony 172 tysiące 959 zł 28 groszy, a zatem został spełniony wymóg wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Punkt 3. Planowany deficyt ma wynieść 18 milionów 5923 zł 68 groszy. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 milionów 285 tysięcy 921 zł 68 groszy
oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3 720 002 zł. 4. Kwoty zaplanowanych rezerw ogólnej i celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego spełniają wymogi, o których mowa w artykule 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w artykule 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Punkt 5. Projekt jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 212 ustawy o finansach publicznych. Punkt 6. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, projekt uchwały budżetowej miasta Dąbrowa Górnicza na 2023 rok zaopiniowano jak w sentencji. Podpisane przewodnicząca 5. składu orzekającego. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję za przedstawienie projektu uchwały wraz ze zmianami prezydenta miasta. To możemy, będziemy odpowiadać na ewentualne pytania. Tak, bardzo proszę, bo tutaj musimy zachować procedurę, zgodnie z którą uchwalamy budżet. W tej chwili głos oddaję panu przewodniczącemu Robertowi Kazimierskiemu. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie. Projekt uchwały na druku nr 330 w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 został opracowany zgodnie z uchwałą nr 38/718/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie typu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej i zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej w wymaganym terminie do 15 listopada 2022 roku. Projekt ten został przedstawiony i poddany szczegółowej analizie Stałej Komisji Merytorycznych działających w Radzie Miejskiej. Pani Skarbnik bardzo szczegółowo omówiła projekt budżetu na wszystkich komisjach merytorycznych działających w Radzie Miejskiej. Radni mieli możliwość zadania wiele pytań pani Skarbnik i panu prezydentowi, na które otrzymali obszerne wyjaśnienia odpowiedzi w tematyce wydatków, przychodów, planów inwestycyjnych i remontów przewidzianych w budżecie miasta na 2023 rok. Wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej zaopiniowały projekt budżetu na 2023 pozytywnie. Przedstawiam teraz Państwu, jak głosowało za projektem budżetu na poszczególnych komisjach stałych Rady Miejskiej. Więc tak, komisja rewizyjna 5 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących, komisja skarg, wniosków i petycji 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, komisja budżetowa 10 za, 1 sprzeciw, 1 wstrzymujący, komisja kultury, rekreacji i sportu 9 za, 2 sprzeciwy, 1 wstrzymujący, komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, komisja ochrony zdrowia i pomocy społecznej 5 za, 2 sprzeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Rozwoju i Promocji Miasta 9 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Prawno-Organizacyjna 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja Oświaty i Wychowania 8 za, 0 sprzeciw, 1 głos wstrzymujący. Komisja Mieszkaniowa 5 głosów za, 0 sprzeciwu, 3 głosy wstrzymujące się. Tak jak pani skarbnik powiedziała, 5 grudnia 2022 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą nr 4200/5/151/2022 wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 oraz uchwałą nr 4200/5/149/2022 wydała pozytywną opinię w sprawie
projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Budżet miasta spełnia również wszystkie wymogi formalne, jakie są wymagane przy jego projektowaniu i opracowaniu. Po pierwsze, jest budżetem zrównoważonym, czyli że wydatki mają swoje pokrycie w dochodach. Po drugie, że zachowana została zasada celowości przy planowaniu tych wydatków oraz zasada pragmatycznej ostrożności przy planowaniu dochodów. I po trzecie, budżet spełnia również zasadę jawności i przejrzystości w swoich zapisach. Szanowni Państwo, budżet na 2023 rok jest budżetem pod wieloma względami szczególnym. Jest to budżet trudny, który będzie wymagał wielu konsekwencji, ale i elastyczności w podejmowaniu ewentualnych zmian związanych z nim. Budżet miasta na 2023 rok jest skonstruowany na miarę możliwości, zrównoważony i zaplanowany. Zapewnia bezpieczne i stabilne funkcjonowanie naszego miasta. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wobec powyższego w imieniu Komisji Budżetowej przedstawiam pozytywną opinię uchwały budżetowej na druku nr 330 w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2023 i rekomenduję jej przyjęcie. Panu Prezydentowi i Pani Skarbnik jako Przewodniczący Komisji Budżetowej pozwolę sobie życzyć powodzenia w zadacji przedstawionego tak trudnego budżetu na 2023 rok. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do dyskusji nad uchwałą budżetową. Pan Przewodniczący Marek Węgrzynowicz. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Widzę, że nie ma zgłaszających. To jako radny, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej przedstawię nasze stanowisko. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Goście. Uchwała budżetowa to jedna z dwóch najważniejszych uchwał, jakie podejmuje Rada Miejska w roku kalendarzowym. Dlatego podejmując decyzję o głosowaniu, radni Koalicji Obywatelskiej odbyli wiele spotkań, rozmów z mieszkańcami, aby wsłuchać się w ich potrzeby i problemy. Wszystkie postulaty, prośby zostały przedstawione na komisji oraz złożone na piśmie na ręce Pana Prezydenta. Radni Koalicji Obywatelskiej wnioskowali m.in. o rewitalizację osiedla Żeromskiego, jezdni, chodników, małej architektury, uporządkowanie terenu w rejonie szkół sportowych na Mydlicach, rewitalizację infrastruktury w dzielnicy Ujejsce, przebudowę skrzyżowania ronda budowniczych Huty Katowice zgodnie z nazwą, przebudowa skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Świętego Antoniego na rondo, objęcie monitoringiem wyżej wymienionych rond, przystosowanie na potrzeby hali targowej jednego z budynków Fabryki Pełnej Życia, doprowadzenie kanalizacji do ulicy Wigury, a tym samym objęcie kanalizacją tzw. Starej Dąbrowy, remont chodników przy ulicy Korczaka. Zwróciliśmy też uwagę na sprawy medyczne, objęcie szczepieniami HPV dzieci do 13 roku życia, rozszerzenie działalności Dąbrowskiego Szpitala w zakresie rewitalizacji urologicznych, zabiegów onkologicznych oraz wdrożenia szybkiej diagnostyki nowotworów głowy i szyi. Wszystkie wymienione postulaty Koalicji Obywatelskiej zostały starannie omówione i przedyskutowane zarówno z Panem Prezydentem, jak również jego zastępcami. Po odbytych spotkaniach i uzyskanych odpowiedziach zarówno w formie ustnej oraz pisemnej i zapewnieniu, że wyżej wymienione zadania są już częściowo realizowane, a pozostałe są przygotowane do realizacji, a środki na ich przygotowanie do realizacji znajdują się w przedłożonym projekcie budżetu, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej po uzyskaniu rekomendacji i podjęciu uchwały przez Zarząd Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej i konsultacji z przedstawicielami Nowoczesnej oraz radnym bezpartyjnym podjął decyzję o głosowaniu za przedstawionym budżetem przez Pana Prezydenta. Zdajemy sobie sprawę, że niełatwo jest uchwalać budżet w czasie, kiedy szalała pandemia, za granicą mamy wojnę, w kraju panuje kryzys i galopująca inflacja. Ceny wszystkich produktów, materiałów drożeją z dnia na dzień i to wszystko przekłada się na sytuację w Dąbrowie Górniczej. Dlatego podchodzimy do zaproponowanego projektu budżetu bardzo wyrozumiale, wiedząc, że nie wszystkie zadania będą realizowane od razu, ale liczymy, że na zapewnienie przez Pana Prezydenta, że przedstawione zadania
tak ważne dla miasta, pozostaną nie tylko na papierze, ale zakończą się sukcesem i będą służyć mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. Klub Koalicji Obywatelskiej zawsze jest gotowy do rozmowy i dialogu na argumenty. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zawsze będzie wspierał te uchwały, które są z korzyścią dla miasta i mieszkańców. Uważamy, że przedstawiony budżet jest gwarancją na dobre funkcjonowanie miasta w roku 2023, jest zrównoważony i stabilny. Będziemy się przyglądać jego realizacji, będąc gotowym do pomocy i współpracy. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Klub Koalicji Obywatelskiej w całości będzie głosował za przyjęciem budżetu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Robert Kazimierski. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie i Panowie, Wysoka Rado. Dzisiejsza sesja budżetowa Rady Miejskiej ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz dla przyszłości naszego miasta. Klub Radnych Lewicy będzie głosował za przyjęciem budżetu na 2023 rok, chociaż przedstawiony budżet nie jest satysfakcjonujący dla radnych naszego klubu. Mamy jednak świadomość, że jest to budżet skonstruowany w ciężkich czasach, czasach bardzo wysokiej inflacji i drożyzny, a przede wszystkim w czasach wojny na Ukrainie. Drożeje energia elektryczna, paliwa i gaz. Rosną wydatki nie tylko na obsługę zadłużenia, ale również na wszelkiego rodzaju zakupy inwestycyjne i remontowe. Rosną koszty utrzymania dąbrowskich szkół, żłobków, przedszkoli, obiektów sportowych i kulturalnych. Wprowadzone w życie rozwiązania ustawowe przez rząd PiS-u spowodowały potężne ubytki w dochodach własnych naszego miasta. Na zmianie naliczenia podatku od osób fizycznych budżet Dąbrowy Górniczej utraci około 36 milionów w 2023 roku. Na zmianie naliczenia podatku od osób prawnych budżet Dąbrowy Górniczej utraci około 18 milionów złotych w 2023 roku. Zwolnienie ustawowe z opłat za infrastrukturę kolejową, to zwana opłata od torów, Dąbrowa Górnicza utraci około 17 milionów złotych. A od 2017 roku do 2022 roku budżet naszego miasta na tym zwolnieniu stracił już około 80 milionów wpływu do budżetu miasta. Wzrost obsługi zadłużenia ze względu na wzrost stawki WIBOR to kolejna strata w budżecie miasta w wysokości około 16 milionów złotych. Dopłaty do wydatków bieżących na oświatę z budżetu miasta to kolejna kwota około 120 milionów złotych, którą musimy uwzględnić w budżecie miasta ze względu na zbyt małe środki przekazane na subwencje i wydatki na oświatę przez rząd PiS-u. W 2023 roku Dąbrowa Górnicza straci w efekcie reform podatkowych PIT i CIT, zwolnienia od infrastruktury kolejowej, niedopłaty do subwencji oświatowej przez władze centralne i wzrost stawki WIBOR. Budżet naszego miasta póki co nie zasilą środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy z Unii Europejskiej. Tych pieniędzy po prostu nie ma i raczej nie będzie przez działanie obecnego rządu. Przedstawiony budżet na 2023 rok pomimo trudnej sytuacji zapewnia o kontynuacji w naszym mieście sztandarowych zadań inwestycyjnych z 2022 roku i lat poprzednich. Wprawdzie w budżecie na 2023 rok ograniczono realizację części zadań, lecz nadal pozostają one w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026. Ten budżet zgodnie z zdaniem naszego klubu jest chyba najtrudniejszym budżetem w historii Dąbrowy Górniczej. Ważne, że budżet dał się spiąć. Trudne czasy wymagają ostrożnych i przemyślanych oraz odpowiedzialnych decyzji finansowych, które zostały podjęte przy tworzeniu właśnie tego budżetu na 2023 rok. Panie Prezydencie, Klub Radnych Lewicy będzie wspierał Pana w realizacji tego jakże trudnego budżetu na 2023 rok. Nadal będziemy prowadzić rozmowy w sprawie wygospodarowania środków finansowych na podwyżki inflacyjne dla pracowników samorządowych naszego miasta. Jesteśmy przekonani, że zakończą się one sukcesem, podobnie jak realizacja budżetu na 2023 rok. Klub Radnych Lewicy życzy Panu i Pani Skarbnik powodzenia w realizacji tak trudnego budżetu na 2023. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Jerzy Reszka. Panie Przewodniczący, jeżeli nie ma wystąpień klubowych, to chciałbym indywidualnie. Czy można? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, każdego roku zgłaszam wiele zastrzeżeń do budżetu i przede wszystkim chodzi o brak jednak zrównoważonych działań, jeśli chodzi o całe miasto. W tym budżecie również jest podobnie, gdyż wiele dzielnic zostało jakby zapomnianych, a też mają problemy, które wymagają rozwiązania. Są również niektóre ulice, które chyba nigdy nie mają szansy na to, żeby objąć je działaniami inwestycyjnymi czy porządkowymi. Jest wiele ulic również zaniedbanych, które co roku o tym się mówi i nic się nie robi praktycznie. Natomiast odniosę się do tego, co pan radny Kazimierski powiedział, bo to są niestety, ale już jakby działania polityczne, chyba nie wiem, z kampanią związane, bo rząd PiS-u jednak w tej trudnej sytuacji działa i robi co może, żeby pomagać samorządom. I nie jest to sytuacja aż tak trudna przy tych wszystkich funduszach, programach, które są wprowadzane i również gmina Dąbrowa Górnicza korzysta z nich. Natomiast w budżecie są zadania, o które występowałem od wielu lat. To są, tak jak przebudowa ulicy Ordona i Stasica, jest jedną z fundamentalnych kwestii dla dzielnicy Strzemieszyce i dla tranzytu do dzielnicy Kazimierz, Ostrowy Górnicze w Sosnowcu. W tej chwili jest nie tylko jakoś nawierzchnia, ale tam jest niebezpiecznie, nie ma oświetlenia, były wypadki, był wypadek śmiertelny. Także to jednak ta inwestycja, dobrze, że w tej chwili będzie. Również rozpoczęcie działań, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe podejmowane przez gminę wspólnie z PKP. Również budowa łącznika do ulicy Magazynowej, bo w tej chwili na ulicy Fabrycznej to jest horror, to co się dzieje. Jest tak uciążliwy transport towarów. Także jeżeli występowałem wielokrotnie, praktycznie w interpelacjach, we wnioskach klubowych od wielu lat o te inwestycje, to wyglądałbym niepoważnie, gdybym nie poparł budżetu, do którego te inwestycje zostały wprowadzone. Bo przede wszystkim odpowiadamy przed mieszkańcami i jeżeli mieszkańcy oczekują tej inwestycji, to muszę poprzeć. Także zagłosuję za budżetem i również to, co pan prezydent mówił, że wiele z tych inwestycji będzie z programów rządowych. Jeżeli rząd pomaga, jeżeli gmina korzysta, to również trudno zagłosować przeciwko korzystaniu ze środków budżetowych, ze środków rządowych czy unijnych. Dlatego uważam, że nie można w tej sytuacji, jakiej jestem, nie poprzeć budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Zieliński. Panie prezydencie, szanowna rado. Tak jak pan powiedział, budżet na ten rok jest budżetem trudnym. Ale myślę, że wszyscy tutaj wiemy o tym, że to nie tylko budżet miasta, czy naszego miasta, czy innych miast, to budżety trudne. To również budżety firm, które prosperują tutaj, zarówno tych dużych, jak i małych, średnich podmiotów. Ich funkcjonowanie w tym roku będzie bardzo, bardzo trudne. Sami też zdajemy sobie sprawę, że budżety domowe mieszkańców w tym roku bardzo często nie pozapinają się tak, jak zapinały się w poprzednich latach, kiedy można powiedzieć, że były to bardzo dobre lata. Mówimy tutaj o nawet tych czasach pandemii. Każdy miał pracę, utrzymywał pracę. Dziś słyszymy, ale też i to są fakty, że niektóre firmy przymierzają się od stycznia do zwolnień. Nie życzę tego oczywiście żadnym rodzinom ani żadnym firmom, żeby musiały podejmować tego typu ruchy, ale czeka nas trudny rok, jeśli chodzi o 2023. Odnosząc się do budżetu, oczywiście można byłoby analizować każdy z działów, który pan prezydent przedstawił i odnosić się szczegółowo do niego, ale tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i myślę, że w najbliższym
pierwszym nawet kwartale 2023 będziemy widzieć, jak wygląda sytuacja i o ile trzeba będzie ten budżet ewentualnie zmieniać. Odniosę się może do dwóch aspektów, które są mi bliskie. Jeden z aspektów to aspekt, który będziemy podejmować, jeśli chodzi o uchwałę numer 344, ale chciałbym dzisiaj w tym momencie się już odnieść. Przebudowa centrum naszego miasta, jak i mówimy tutaj o centrach przesiadkowych linii tramwajowej, centrum naszego miasta powoduje to, że faktycznie nasze miasto zmieni swoje oblicze na przełomie roku 2023-2024, jeśli chodzi o tą infrastrukturę podstawową. W tej kadencji pan prezydent nastawił się na to, aby sprowadzać nowe firmy, nowe przedsiębiorstwa i to świetnie wychodzi. Widzimy, jak zagospodarowana jest strefa. Chciałbym zwrócić uwagę, że w tych zakładach pracują nie tylko mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i płacą podatki nie tylko tutaj w Dąbrowie Górniczej, ale w innych miastach sąsiednich, jak i dalszych. Często zdarza się tak, że pracownicy, którzy sprowadzani są z zagranicy, między innymi z Korei, mieszkali w Dąbrowie Górniczej, ale dziś wybierają Katowice jako bardziej atrakcyjne miasto i często przenoszą się właśnie do tego miasta. Odnosząc się do tej uchwały, którą będziemy podejmować, jeśli chodzi o uchwałę 344, myślę, że to bardzo dobry ruch, żeby zagospodarować to centrum nie tylko pod względem infrastruktury, ale również pod względem sprowadzenia tutaj nowych mieszkańców w najbliższych latach. Ci, którzy tutaj będą mieszkać, wydawać pieniądze, spędzać czas i będą funkcjonować. Biznes to jedno, tam gdzie mamy miejsca pracy. Drugie to kwestia związana tam, gdzie przebywamy i napędzamy infrastrukturę. Napędzamy możliwość korzystania z usług i korzystania z firm handlowych. Jak widzimy, centrum miasta Dąbrowy Górniczej, jeśli chodzi o 3 Maja i inne ulice, to nie jest city. To nie jest coś, co przyciągałoby bardzo mocno tutaj mieszkańców, żeby chcieli z tej infrastruktury korzystać. Mam nadzieję, że Fabryka Pełna Życia, o której tutaj mówię, niedługo zmieni się z fabryki kontenerowej na fabrykę faktycznie, która będzie wypełniać centrum i będzie zagospodarować życie mieszkańców. I drugi aspekt, do którego się muszę odnieść, bo nie byłbym sobą i nie byłbym radnym z okręgu 4, to kwestia związana z tym, że mieszkańcy od kilku lat czekają na podjęcie działań związanych z infrastrukturą drogową. Czekają na remont ulicy Tworzeń, czekają na remont w ramach konsultacji, które pan prezydent podjął rok temu, ulicy Wybickiego oraz to, co nas czeka z uwagi na przebudowę też trasy, czyli remont ulicy Podlesie i ulicy Młodych. To są zadania, które nas czekają i liczę na to, i mieszkańcy przede wszystkim liczą, że uda nam się pozyskać środki zewnętrzne i dołożyć z budżetu miasta, aby te inwestycje w najbliższych latach zostały zrealizowane. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie. To ja się odniosę. Bardzo dziękuję za te wszystkie wystąpienia. Były bardzo merytoryczne, podobnie jak państwa wystąpienia i w dyskusjach i na komisjach. Jak państwo sami zwróciliście uwagę, to jest bardzo trudny czas i trudny okres, dlatego że widzimy to, co może nastąpić w przyszłym roku, czyli trudna sytuacja gospodarcza, jeszcze większe zubożenie dużej części społeczeństwa, zwłaszcza osób, które nie mogą już pracować, nie mogą zwiększyć swoich dochodów poprzez dodatkową pracę. To głównie dotyczy seniorów i nad tym też się martwimy i zastanawiamy, jak z tym, tej sprawie możemy zaradzić jako samorząd. Dużo w budżecie i dużo w naszych rozmowach jest o gospodarce, bo to jest ważna dziedzina naszego życia i dzięki tak naprawdę gospodarce miasta stworzona została taka odporność na tą fazę pierwszą kryzysu, bo możemy przygotować odpowiedzialnie budżet miasta, możemy przygotować i dochody i wydatki.
Wiele jest rzeczy do zrobienia. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej oczekują od nas decyzji rozwojowych dla miasta. Nie tylko stabilizacyjnych, nie tylko te, które wprowadzają i utrzymują obecnie sytuację, ale oczekują rozwoju. Rozwoju poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, remonty kolejnych ulic. I to, co wszyscy wiemy, na to trzeba dodatkowych środków, bo ponieważ pozyskanie tych środków jest możliwe w przypadku, kiedy pozyskujemy partnerów. Środki rządowe, środki unijne, liczymy na środki rządowe, one są, ale tak jak tutaj podkreślam, docierają do nas w postaci dotacji inwestycyjnych, a rosną wydatki bieżące, o czym Państwo doskonale wiecie. Na sali oprócz Państwa radnych zasiadają dysponenci środków, dyrektorzy jednostek, naczelnicy wydziałów i wiedzą też, jaka jest różnica w wydatkach bieżących, gdzie na wiele rzeczy po prostu tych środków brakuje i zastanawiałem się, z czego rezygnować. Rok 2023 to będzie rok, w którym zaplanowaliśmy wiele redukcji wydatków. Też tak jak Państwo już odczuwacie czy widzicie, to te oszczędności, nawet nie oszczędności, rezygnacje z wielu wydatków zostały już wprowadzone, wdrożone i one nas czekają w roku 2023, żeby móc zapewnić dalszy rozwój miasta. Chciałbym jednak jedną rzecz podkreślić, że budżet miasta jest dla wszystkich mieszkańców i teraz dotyczy on Śródmieścia, Centrum, Gołonoga, Mydlic, ponieważ to jest główna oś komunikacyjna miasta, ale lata wcześniej dotyczył praktycznie całych terenów mniej zurbanizowanych, bo w ramach gospodarki wodno-ściekowej wartość tego projektu było kilkaset milionów złotych, zmodernizowano ponad 160 ulic w mieście i te ulice nie były w centrum. Te ulice były na terenach mniej zurbanizowanych. Oczywiście mamy jeszcze mnóstwo ulic i chodników, które powinniśmy wykonać. Ja też się cieszę, że w tym budżecie znajduje się budżet partycypacyjny, w którym mieszkańcy bardzo odpowiedzialnie podeszli do projektów i w tych projektach większość dotyczy infrastruktury chodnikowej, czyli to, co w raportach badania jakości życia mieszkańców dostrzegamy, że mieszkańcy widzą największe potrzeby, tak? Czyli właśnie, żeby poprawiać jakość chodników, tych, które były wybudowane często 40-30 lat temu, jak wiele jeszcze ulic jest. No, w Dąbrowie Górniczej mamy mnóstwo samochodów, bo to jest 100 tysięcy zarejestrowanych pojazdów, 110 tysięcy, około 110 tysięcy mieszkańców, to też pokazuje proporcje i wielką powierzchnię, którą tak naprawdę musimy ją gospodarować, bo i oświetlenie uliczne naprawdę doświetla wiele miejsc, a ta gęstość zaludnienia pozostawia nam wiele do życzenia. Także tu, tak jak pan radny powiedział, liczymy na to, że ta oferta miasta i ta, która jest bardzo dobrze rozwinięta, kulturalna, rekreacyjna, sportowa, usług społecznych, ale również oferta gospodarcza spowoduje, że ta kwestia przyrostu ilości mieszkańców będzie i nie tylko poprzez budowę nowych obiektów, nowych budynków, ale poprzez to, że Dąbrowa będzie się lepiej zaludniać. To jest nasz cel też strategiczny, który przyjęliśmy w strategii, czyli budować miasto, które jest, ma dobrą ofertę i przyciąga większą ilość mieszkańców miasta. Bardzo dziękuję pani skarbnik, wszystkim współpracownikom pani skarbnik, wszystkim dysponentom środków, którzy są na sali, za przygotowanie projektu budżetu. Państwa jeszcze raz rekomenduję ten budżet do przyjęcia oraz do dyskusji przez cały rok, żebyśmy rozmawiali o zmianach, które będziemy pewnie musieli w ramach niego wprowadzać. I przyjęcie budżetu to jest początek tak naprawdę wyzwań, które stoją przed nami w 2023 roku i też również liczę i wierzę, że będziemy je spokojnie, tak jak do tej pory, ze zrozumieniem dla wszystkich stron realizować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Najpierw poddam pod głosowanie zmiany, które przedstawiała pani skarbnik, zmiany prezydenta miasta. Wyloguj i zaloguj.
22 radnych było za, przeciw było 3 radnych, nikt się nie wstrzymał, zatem zmiany zostały przegłosowane pozytywnie. Poprawek Komisji Rady Miejskiej nie było, wniosków Komisji Budżetowej nie było, zatem przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały budżetowej. Dwudziestu jeden radnych było za, 4 radnych było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Zatem budżet na rok 2023 został przyjęty. Bardzo dziękuję. Powodzenia w realizacji. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana naczelnika Patryka Kuziora. Przerwy nie będzie, odpowiadając na liczne SMS-y, które tu od państwa otrzymuję. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na druku 343 w imieniu prezydenta przedkładam projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wobec tego, że w swoim wystąpieniu budżetowym pan prezydent w zasadzie przedstawił uzasadnienie podjęcia tej uchwały, mnie pozostaje już tylko wnioskować o jej podjęcie. Pan przewodniczący Piotr Hołda. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku nr 343 był procedowany na wczorajszej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Projekt ten otrzymał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. I pan przewodniczący Robert Kazimierski. Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak na wczorajszej Komisji Komunalnej, na Komisji Budżetowej projekt został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Dwudziestu czterech radnych było za, przeciw był jeden radny, nikt się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję, bardzo proszę panie naczelniku. Dziękuję i przechodzę do projektu na druku 344. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM PLSA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przez spółkę Fabryka Pełna Życia, spółka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Szanowni państwo, jakby powodem czy motywem podjęcia tej uchwały jest z jednej strony to, co dzieje się z spółką MZUM, czyli restrukturyzacja, która od jakiegoś czasu trwa i w zasadzie ograniczenie jej działalności, a z drugiej strony też konieczność dostosowania spółki Fabryka Pełna Życia, czyli narzędzia do realizacji tego projektu dotyczącego przeobrażenia centrum naszego miasta. Te dwie kwestie połączyły nam się w pomysł, by te dwa podmioty po prostu skonsolidować, by połączyć ich potencjały, a jednocześnie też wprowadzić mechanizm, który pozwoli na ograniczenie kosztów ich funkcjonowania. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych są oczywiście różne możliwości łączenia spółek. W tym wypadku sprawa jest dość prosta, bo mamy dwie spółki jednoosobowe miasta. No i wybraliśmy wariant, w którym to spółka Fabryka Pełna Życia przejmie cały majątek drugiej ze spółek i będą działały po tym procesie już jako jeden podmiot. Wnoszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Grzegorz Przewieźnik. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały na druku 344 został na Komisji Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Pan przewodniczący Robert Kazimierski.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt na druku 344 został pozytywnie zaopiniowany na wczorajszej Komisji Budżetowej. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Grzegorz Jaszczura. Dziękuję. Byłem na spotkaniu w Fabryce Pewnej Życia, w trakcie którego panowie prezydenci i panowie prezesi tych spółek FPŻ i MZUM-u przedstawili tę nową koncepcję realizacji tego obszaru centrum miasta w formie PPP, czyli przedsięwzięcia publiczno-prywatnego. Muszę powiedzieć, że nie do końca zostałem przekonany. Może zacznę od tego, że nie przedstawiono nawet aktualnych wyników finansowych spółek, z których jedna, która miała być niezależnie od konsolidacji przekształcana i zmniejszana, i druga, która bez tego prawdopodobnie musiałaby być zgłoszona do upadłości. Niestety FPŻ nie tylko nie zrealizowała celu, w jakim została powołana, ale wygenerowała 7, a może 10 milionów straty. Za 2020 rok 4 miliony, za 2021 3 miliony, za 2022 rok nie mam danych. Tak nawiasem, to więcej rocznie strat niż generuje od lat Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza. Tam też według ich biznes planu miało być 40 milionów przychodów rocznie, a skończyło się na 6-8 milionach i ciągłych stratach i dopłatach z budżetu wszystkich mieszkańców. Obecnie nowa spółka ma zrealizować projekt za 450 milionów netto. Według stanu obecnego, a będzie oczywiście jeszcze więcej tych pieniędzy potrzebnych, z czego około 350 milionów złotych ma wnieść prywatny inwestor. Ile do tej pory za te 3 lata pozyskano inwestorów prywatnych? To znaczy za ile milionów? Nie mówię o tymczasowych kontenerach. Następna sprawa. Tak nawiasem mówiąc, za 500 000 000 mamy zagospodarować 4 hektary powierzchni fabryki. Za niewiele więcej, bo 1 000 000 000, przynajmniej tak wyczytałem, Koreańczycy budują olbrzymią fabrykę w Tuczynowie. Czy nie są to zachwiane proporcje? Te wspomniane przeze mnie sprawozdania finansowe spółek, które są przeznaczone do fuzji, byłyby dla mnie podstawą ewentualnej oceny konsolidacji. Dlatego uważam, że powinno się tę decyzję podejmować, żeby ją podejmować oczywiście odpowiedzialnie, po zapoznaniu się z wynikami finansowymi tychże spółek. Co do pmzoom.pl.sa, to ta spółka akcyjna miała się przekształcać w spółkę z o.o. Jakie są wyniki finansowe tej spółki na teraz? Jakie są zaszłości w związku z prowadzonymi kontraktami byłymi poza, no i kończonymi poza obszarem Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego? Jeżeli grożą w spółce rękojmie i gwarancje, to jakie, to czy odbije się to na spółce FPŻ, spółce z o.o. Spółka ma udziały w spółce Przedsiębiorstwo Budowlane CSBG, spółka z o.o. w wysokości niecałe 1,5 miliona złotych, która chyba zbankrutowała. Co z tym wątkiem jej działania? Co z hipotekami na nieruchomościach spółki? Wydaje się, że to nieodzowne informacje potrzebne do podjęcia takich decyzji, których żąda pan prezydent, prezentując ten projekt uchwały. Na dodatek w uzasadnieniu przedstawionym przez pana prezydenta Marcina Bazylaka już pisze się o dokapitalizowaniu skonsolidowanej spółki, które ma nastąpić, jak rozumiem, poprzez sprzedaż nieruchomości zabudowanej. A przecież w MZUM-ie SA jest fundusz zapasowy na sfinansowanie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, który bez 2022 roku wynosi 2 890 000 zł. Ile będzie na koniec tego roku i na co pójdą te pieniądze w takim razie? Pozyskanie środków z tej sprawiedliwej transformacji, notabene pozyskanych dzięki postawie premiera polskiego rządu, pana Morawieckiego, bo lewactwo Unii Europejskiej robiło wszystko, aby tych środków do Polski nie było. To jest oczywiście moja ocena. Wiąże się z koniecznością posiadania środków własnych, to jest około 30 milionów złotych. A jak wspomniał prezes Tomasz Sołtysik na spotkaniu, jak ich nie będzie, to dzięki dużemu kapitałowi nieruchomości miejskich, który te spółki posiadają, można będzie się znowu zadłużyć i zaciągnąć kredyty. Źle to widzę.
Pan prezydent Marcin Bazyra, który tak nie lubi pozbywać się nieruchomości miejskich, że wspomnę te mieszkania wypominane komunalne, czy na przykład działkę pod motocross, tu nie widzi problemu ze sprzedażą byłej szkoły specjalnej przy ulicy Konopnickiej. Ale to tylko 2,5 miliona złotych według starej wyceny. Tyle, a nawet więcej kosztowało działanie samej FPŻ przez rok bez MZUM-u. Czyli, że zacytuję klasyka, pieniędzy nie ma. Tak niezależnie można stwierdzić, że spółka FPŻ, spółka z o.o. sama także dysponuje nieruchomościami i może wziąć kredyt na pokrycie części wymaganej przy otrzymaniu dotacji z FST. Tym bardziej, że w planie jest jej zasilenie wspomnianą nieruchomością. Kolejne pytanie. Kto ewentualnie będzie kierował skonsolidowaną spółką? Bo jak widać z moich uwag, prezesi, delikatnie mówiąc, nie do końca radzili sobie w poprzednich działalnościach. Oczywiście według mnie. Jeszcze uwaga do pana prezydenta Kędzi i pana naczelnika także, bo mówili oni o spodziewanym efekcie synergii. Oby nie było to, nie była to synergia ujemna, czyli tak zwany efekt Apolla. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że pan prezydent odmówił proponowanej przez rząd ofercie sprzedawania węgla mieszkańcom Dąbrowy Górniczej po minimalnej cenie. A przecież spółka PM ZUM SA mogłaby się tym zająć na terenie gminy, tak jak kiedyś handlowała wagonami czy pociągami soli. Sól, nawiasem mówiąc, też jest na czasie. Wtedy to było możliwe, a teraz nie można pomóc mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. O ile pamiętam, sól była sprzedawana do Będzina, do Interpromexu z prawdopodobnie minimalną marżą. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. To tak nawiasem oceniając postępowanie pana prezydenta w tej sprawie tak ważnej w tym zimowym okresie dla mieszkańców naszego miasta. Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezydencie. Co do historii spółek, to są tutaj na sali prezesi. Pan naczelnik na pewno się do tego odniesie, bo historia MZUM-u jest bardzo długa i na pewno jest wiele rzeczy, które warto przy pana wypowiedzi przypomnieć, wspomnieć i wyjaśnić, żeby nie został taki obraz pana wypowiedzi jako obraz taki oceniający i dający jednoznaczną ocenę sytuacji. Bo uważam, że jest nie taki, nie zgadzam się z pana opinią. Uważam, że cała pana wypowiedź jest po prostu opinią, a nie stwierdzeniem żadnych faktów i do tego się każdy będzie mógł odnieść. Jaki jest cel połączenia spółek? Jakie jest zadanie przed nami, czyli fabryka pełna życia? Naszym celem jest utworzenie przestrzeni publicznej z usługami, które są zarezerwowane dla sektora prywatnego, bo takimi usługami jest handel, takimi usługami są usługi dla mieszkańców, poza usługami publicznymi. W centrum miasta chcemy, na terenie byłej fabryki, chcemy stworzyć tętniącą życiem przestrzeń, w której będzie zarówno centrum obywatelskie, centrum aktywności obywatelskiej, gdzie będzie centrum kulturalne, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść, spędzić tam czas, gdzie będą odbywały się jarmarki, wydarzenia i niezależnie od swojego statusu materialnego, obojętnie z której dzielnicy nie przyjedzie, z jakiego zakątka Polski, będzie się tam czuł dobrze i będzie mógł korzystać z tej przestrzeni bezpłatnie. Ten ostatni czas udowodnił, że jest to możliwe, dlatego że w momencie, kiedy zburzyliśmy mur dawnej fabryki i zapadły decyzje o powołaniu spółki, to ta spółka przygotowywała nas do tego projektu. Wszystkie koszty, które pan wymienił, związane ze spółką Fabryka Pełna Życia, to nie były koszty, które poszły na utrzymanie spółki, tylko poszły jako zadania, zostały przeznaczone jako, spółka jest spółką celową, zadaniową, jako przygotowanie tej inwestycji do realizacji. Mimo tego, że mamy trudny okres, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma KPO, na który bardzo mocno liczyliśmy, który był naszym założeniem, że właśnie z Krajowego Planu Odbudowy, będzie możliwy realizowany ten projekt, mimo że pod znakiem zapytania jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to my ten projekt przygotowujemy do takiego dofinansowania i pozyskania prywatnego partnera. Kłamstwem jest to, co pan powiedział, że ja się wystrzegam sprzedaży. To wręcz mam wrażenie, że nie słuchał pan prezentacji, którą przed chwilą przedstawiłem, co założenia co do sprzedaży terenów inwestycyjnych i podsumowania z tego, jak sprzedajemy tereny inwestycyjne inwestorom na terenie miasta, bo 256 hektarów, do tego 11 hektarów strefy ekonomicznej nie jest wydzierżawione, nie jest zabudowane przez spółki miejskie, tylko jest zbudowane
przez prywatnych inwestorów, którzy stwarzają nowe miejsca pracy i prowadzą te inwestycje. My postanowiliśmy sobie postawić taki cel, że to centrum miasta, jeżeli jest możliwość, zostanie zbudowane we współpracy, ale bez wydatków z budżetu miasta, czyli bez wydatków publicznych. Dlatego, że oczekiwania mieszkańców, doskonale wiemy, krążą wokół usług społecznych, czyli rozbudowy szpitala Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, wokół termomodernizacji kolejnych budynków mieszkalnych, kolejnych szkół, przedszkoli, remontów chodników, budowy kanalizacji i mnóstwa ilości zadań, które są przed nami najważniejsze, dlatego że to oczekują mieszkańcy. Dlatego to, co do tej pory uczyniliśmy, przygotowując wszystkie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania, które tutaj na Radzie Miejskiej zostały podjęte, wszystkie zmiany dotyczące wyłonienia projektanta, przygotowania koncepcji, przygotowania do partnerstwa publiczno-prywatnego służą temu, żeby ta przestrzeń publiczna służąca wszystkim mieszkańcom naszego miasta została zbudowana z jak najmniejszym udziałem budżetu miasta Dąbrowy Górniczej, czyli osiągnąć cel, być skutecznym, ale przy współpracy z partnerami. Takie projekty są realizowane i w Polsce, i na świecie. Tak doszliśmy do wniosku po naszych wszystkich doświadczeniach, które mamy, pracy w samorządzie, po tym jak widzimy, jakie jest zainteresowanie, jacy inwestorzy mogą przyjść do naszego miasta z zewnątrz, żeby zrealizować. Błędem byłoby to, i to wiedzieliśmy od samego początku, gdybyśmy ten projekt próbowali rozwijać etapami, dlatego że ten projekt jest w całości do zagospodarowania, w całości do pozyskania przez jednego partnera bądź kilku partnerów, ale działających pod jedną strategią. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o budowanie narzędzia, bo traktuję spółki komunalne jako tak samo, podobnie jak instytucje miejskie, jako projekty, które mają określone zadania, które przed nimi stawiamy. To zadanie, które stawiamy przed Fabryką Pełną Życia połączoną z MZUM-em, to jest doprowadzenie do realizacji projektu przebudowy centrum miasta z pozyskaniem środków zewnętrznych, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, innych dofinansowań, które mogą być uzyskane, partnerów prywatnych do tego, żeby osiągnąć cel, który został wypracowany i jest wpisany do strategii rozwoju naszego miasta. Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Stępień. Dziękuję bardzo. Ja zgadzam się z wypowiedzią mojego przedmówcy Grzegorza Jaszczury, natomiast podpytywałem na Komisji Rozwoju o przedmiot działalności i o PKD. Natomiast chciałbym tutaj wyrazić obawy przed tą reorganizacją, przed tą zmianą. MZUM ma lepsze wyniki finansowe od Fabryki Pełnej Życia i tak naprawdę no nie wiemy, jaka będzie przyszłość tego podmiotu. Chciałbym podpytać przy okazji, korzystając z okazji właśnie, czy jest wiadomo w przypadku podjęcia tej uchwały, czy jest wiadomo, kto ma zostać prezesem spółki. Natomiast jeszcze tak na marginesie, panie prezydencie, KPO cały czas jest w grze, cały czas są prowadzone rozmowy. Dziękuję. Pan radny Artur Borowicz. Mam dwa pytania. Padło już tutaj, że KPO jest w zawieszeniu. Pytanie też jest do pana prezydenta. Czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie zależy tak samo jak KPO od spełnienia przez rząd tak zwanych kamieni milowych, w tym praworządności? Bo w uzasadnieniu pisze wyraźnie, że będziemy aplikować o te środki. Pytanie, czy wiemy, że był Franz Timmermans, to wszystko wiemy. Pytanie jest bardzo proste. Czy jest uzależnione uruchomienie środków z tego funduszu od spełnienia warunków przez rząd polski? I drugie bardzo ważne pytanie. Czy my jako gmina, bo nowo tworzona spółka jest spółką gminną, czy gmina Dąbrowa Górnicza spełnia warunki formalne aplikowania o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? Dzięki. Do funduszu, może do tej kwestii. Jak najbardziej Fundusz Sprawiedliwej Transformacji KPO jest powiązane z praworządnością.
która jest stawiana przez Komisję Europejską. My, tak jak wspomniałem w prezentacji budżetowej, przygotowujemy wszystkie projekty, bo to nie jest tylko projekt Fabryki Pełnej Życia, ale pozostałe projekty w mieście i w zasadzie środki unijne w Dąbrowie Górniczej w Polsce uzależnione są od rozmów polskiego rządu z Komisją Europejską. To wiemy i tak to wygląda. Nie ma obecnie innych programów, natomiast jeżeli tylko zostaną te programy, to porozumienie na poziomie międzypaństwowym osiągnięte między państwem polskim a Unią Europejską, to jak najbardziej jesteśmy gotowi, żeby aplikować. Jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jak najbardziej zaproszenie naszego przedstawiciela na spotkanie z Fransem Timmermansem nie było przypadkowe. Jesteśmy gminą górniczą, nasz projekt ma bardzo wysokie notowania i w Ministerstwie Rozwoju, i w Urzędzie Marszałkowskim oraz we wszystkich innych instytucjach opiniujących. Przypominam, że został realizowany w ramach modelowej rewitalizacji miast, programu, który był pilotowany przez Ministerstwo Rozwoju, zarówno pod kierownictwem obecnego rządu, jak i też przygotowany wcześniej i prowadzony przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Czyli mam rozumieć, że spełniamy warunki formalne, żeby do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji aplikować, bo sam fakt zaproszenia nie oznacza, że ten wymóg formalny jest spełniony. Zaprasza się na różnego rodzaju uroczystości. Nie, no, spełniamy, panie przewodniczący. Dobrze. I tak jak wiemy, że przewrót w sejmiku i wczorajsze głosowanie nad wotum nieufności dla ministra Ziobry, to są fakty polityczne, natomiast tak czy inaczej musimy spełnić kamienie milowe. Inaczej tych funduszy po prostu nie będzie. I przy dotychczasowej polityce też no, warto sobie uświadomić, że za rok. A przygotowujemy się już teraz, żeby te projekty leżały. Dziękuję. Pan prezydent Wojciech. Dodać, że w pierwszym momencie, który on powstał, on dotyczył rzeczywiście rejonów górniczych. Przeliczono, ile tych górników jest w Europie. Okazuje się, że tak 135 tysięcy, natomiast połowa jest w Polsce. Później ten cały fundusz zmienił swoją trochę definicję, a więc weszło ileś więcej regionów w całej Europie i dodatkowo on jest związany z pewną transformacją i unikania właśnie tej niesprawiedliwości społecznej, gdzie się zamyka pewnego rodzaju zakłady, które emitują CO2. A więc dzisiaj ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest oparty na regulacjach zielonego środowiska i wszystkie projekty, które dotyczą właśnie tego tematu, są akceptowane w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Piotr Zieliński. Pani przewodnicząca, szanowna rado, miałem nie zabierać głosu już przy tej uchwale, ale jednak ta dyskusja spowodowała, że zdecydowałem się. Jako przedsiębiorca i jako osoba, która przygląda się temu, co się dzieje w różnych miastach, mogę stwierdzić, że ten teren, jakby w centrum Dąbrowy Górniczej, no aż prosi się o to, żeby wszedł tam kapitał. Niestety nasze miasto, jak widzimy po tym budżecie, jak i budżetach innych, nie stać nas na to, żebyśmy mogli cały ten teren zagospodarować w taki sposób, jakbyśmy sobie życzyli, wybudować tam biura usługowe, mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Nikt tak jak prywatny przedsiębiorca, jak inwestor nie będzie pilnował tego, żeby ta inwestycja była opłacalna i żeby była zasiedlona. Dlatego też ten model, który został zaproponowany, czyli model, gdzie prywatny przedsiębiorca nawiązuje współpracę z miastem, miasto z prywatnym przedsiębiorcą i prywatny przedsiębiorca działa czy wykonuje tą usługę na zasadach uzgodnionych z miastem, a miasto dzięki temu prywatnemu przedsiębiorcy zyskuje możliwość zagospodarowania tego terenu, no to jest coś, co dla nas jest idealne. Oczywiście jest tutaj jedno pytanie, które zadałem podczas tego spotkania w Fabryce Pełnej Życia. Na ile jesteśmy w stanie
pozyskać takiego przedsiębiorcę jednego, lub też jeśli by się nie znalazł, kilku przedsiębiorcy, którzy mogliby występować w zakresie zagospodarowania tego terenu. Ale uzyskałem taką odpowiedź, że działki, które się tam znajdują, teren, który jest tam uzbrojony, pozwala na to, aby wejść tam, bądź to, żeby wszedł tam bądź to pojedynczy inwestor, bądź też, żeby weszła grupa inwestorów, która pozwoli na zaspokojenie tej potrzeby. Więc nie wiem, dlaczego tutaj akurat kolega radny, który zabierał jako pierwszy głos, ma wątpliwości. Myślę, że dajmy tą możliwość wykazania się jeszcze panu prezesom. Kto zostanie prezesem? Pewnie no, trudno powiedzieć dzisiaj, kto zostanie prezesem, skoro jeszcze nie ma połączenia tej spółki. O to chodzi, żeby ona była dobrze zarządzana i aby uczyć się ewentualnie na błędach, iść do przodu, a mieszkańcy ocenią i my ocenimy pewnie za rok czy za dwa, jak ta inwestycja wygląda. Także jestem za tym i namawiam wszystkich, żebyśmy głosowali za tym i żebyśmy dali szansę miastu na możliwość rozwoju centrum. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam uzupełnić. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko się odniosę tutaj do tych kwestii, które no nie wybrzmiały w odpowiedzi przede wszystkim na wystąpienie pana radnego Jaszczury. No, panie radny, no z jednej strony mówi pan, że nie ma pan danych finansowych do podjęcia decyzji, ale ocenia pan zdolność kredytową spółki Fabryka Pełna Życia. No, wydaje mi się, że brakuje tutaj logiki. Druga rzecz, no, mówi pan, nie ma pan danych, a jednocześnie pan cały czas w zasadzie występuje sukcesywnie o to, żeby panu dostarczać sprawozdania wszystkich spółek, podczas gdy pan jest też konsekwentnie przez nas informowany, że one są publicznie dostępne i każdy może sobie je sprawdzić. Więc no, nie można tutaj mówić, że nie da się podjąć decyzji, bo nie mamy danych finansowych. Tak? Zresztą to jest kwestia tak naprawdę w dużej mierze wtórna, tak? Co do tego, tej naszej propozycji. Oczywiście sytuacja się zmienia. Spółka, która zarabiała, która miała zyski z przedsięwzięć komercyjnych, które pan krytykował, no w tej chwili ich nie ma, tak? Bo zmienia swój profil działalności. Z drugiej strony spółka, która ma być połączona, Fabryka Pełna Życia, nigdy nie miała zamiaru zarabiać. Tak? To jest spółka non-profit w dodatku. Więc nawet jeżeli by się pojawił zysk, to on nie byłby nigdy wypłacony miastu. A tak naprawdę profil tej działalności, czy sam pomysł biznesowy miał polegać na tym, na inwestowaniu pieniędzy, tak? Na inwestowaniu pieniędzy w ten teren. Bo mówił pan też, porównywał pan naszą inwestycję do inwestycji koreańskiej. No, tam mamy do czynienia z terenem w dużej mierze przygotowanym. Tu ten teren przygotowujemy, a więc ponosimy koszty tej działalności. A z drugiej strony, no przecież też jasnym jest, że Fabryka Pełna Życia jako spółka nie jest przedsięwzięciem, które ma jakieś przychody, pozyskuje na rynku. Tak? No, trudno zakładać, że z tej działalności polegającej na wynajmowaniu powierzchni pod działalność gastronomiczną, czy wynajmowaniu tego budynku, który został odtworzony, budynku warsztatu, da się zarobić na utrzymanie spółki, która przygotowuje ten teren pod inwestycje, dokonuje podziałów geodezyjnych, dokonuje różnych czynności mających na celu to, żeby w przyszłości można było tam prowadzić inwestycje budowlaną. Płaci za projekty, ponosi również inne wydatki, w tym także związane z tym, że jest to podmiot odrębny wobec miasta i z tytułu tego, że posiada nieruchomości, musi płacić do tego miasta podatki. Więc no, tutaj wydaje mi się, że jest jakieś niezrozumienie. W 2019 roku decyzja państwa o powołaniu do życia spółki Fabryka Pełna Życia była dla państwa bardzo trudna. Musieliśmy odbyć dwie sesje, odbyliśmy wiele spotkań, padło wiele pytań, padło wiele wątpliwości. Mówiliśmy też o ryzykach, tak?
Nikt na tej sali nie spodziewał się pandemii, nikt nie spodziewał się kryzysu wywołanego agresją rosyjską na Ukrainę. Natomiast wszyscy mówiliśmy, że tak, oczywiście nasz plan wygląda wspaniale i świetnie i miasto dzięki niemu może dostać nowe życie, nowe tchnienie, będzie się rozwijało, ale mówiliśmy równocześnie, że jeżeli będzie coś nie tak, to będziemy na to reagować. I to jest właśnie jeden z elementów. Tak? Już wcześniej były podjęte decyzje, bo ograniczyliśmy dokapitalizowanie, które było planowane w dużo większym zakresie, a teraz właśnie łączymy te spółki. I robimy też w tym wszystkim, o czym tutaj mówiłem, chociażby nawiązując też do historii MZUM-u, no jeszcze niedawno mówił pan, że jest pan zadowolony z tych ruchów, bo realizuje to w jakiś sensie też pana postulaty, że ograniczamy tą działalność. Krytykował pan zadłużanie się przez spółki i ustanawianie hipotek, a teraz pan to proponuje. Więc tutaj niestety, ale nie jestem w stanie jakby tych wątpliwości zbudowanych na takim schemacie pana rozwiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan prezydent. Proszę. Wyjaśnienia, bo pan radny użył określenia, że koncern koreański inwestuje w Dąbrowie 1 mld zł. To jest 7 miliardów złotych, także te proporcje zupełnie inaczej wyglądają, czyli 0,5 miliarda w inwestycje, która jest szacowana netto, jeżeli chodzi o przebudowę centrum miasta, a 7 miliardów złotych, które koncern koreański zaufał i zainwestował w Dąbrowie Górniczej w budowę jedną z najnowocześniejszych fabryk. Także ma pan złe dane. Albo pan nie czytał uważnie. I kwestia partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerem w partnerstwie publiczno-prywatnym nie będzie gmina Dąbrowa Górnicza, tylko właśnie połączona spółka, która mamy opinię prawną, jest możliwe, żeby była partnerem publicznym, czyli żeby mogła zdjąć odium takiego ciężaru w ogóle odpowiedzialności z gminy bezpośrednio na spółkę, która wtedy w takim partnerstwie może być partnerem dla podmiotu prywatnego. Proszę bardzo, pan radny. Właściwie ad vocem w takim razie, jeżeli mogę, bo może wyjaśnię, prawdopodobnie nie do końca zostałem zrozumiany. Ja rzeczywiście przedstawiłem wątpliwości i podstawą tych moich wątpliwości jest to, że nie mogę analizować tego potencjalnej konsolidacji tych spółek na podstawie aktualnych sprawozdań finansowych, panie naczelniku. Tego mi brakuje. Rzeczywiście posługiwałem się sprawozdaniami dostępnymi, czyli za rok 2021. No nie wiem, czy pan nie dosłyszał tego. W tej sytuacji ja nie dążę do tego, żeby jak gdyby nie doszło do tego pomysłu, tego projektu uchwały. Mówiłem tylko, czego mi brakuje i starałem się zadać pytania, które z jednej strony byłyby przeciwstawne jak gdyby do możliwości tego łączenia, a z drugiej strony nie chciałem do końca obalić tej idei, choćby przez to, że sama fabryka pełna życia może wejść w takim razie na tej podstawie, jak gdyby traktowałem to jako rozmowę, że można, no co za różnica, czy hipotekę weźmie fabryka pełna, znaczy czy kredyt weźmie na podstawie hipotek fabryka pełna życia, czy MZUM, czy połączona ta spółka. No panie naczelniku, no do tego zmierzałem. Dlatego, żeby była jasność, ja się wstrzymam w tym głosowaniu, bo ja nie jestem jednoznacznie ani przeciwny, ani nie jestem za ze względu na brak tych dokumentów, o których wspomniałem. Co do tak nieścisłości, o których mówił pan prezydent z kolei, no ja dałem przykład tych mieszkań komunalnych, bo co do terenów inwestycyjnych tu w sztabie, to ja nie mam wątpliwości, że zarówno pan prezydent, jak i ja bardzo chętnie jesteśmy za sprzedażą. To być może źle to sformułowałem. Co do kosztów, panie prezydencie, fabryki pełnej życia. Ja nie mówiłem, jakie koszty poniosła fabryka, ja tylko powiedziałem, jakie są wyniki finansowe i straty fabryki pełnej życia spółki z o.o. Dziękuję. Proszę bardzo, panie prezydencie. Dzisiaj podejmowaliśmy również uchwały, w których była poruszona kwestia zakupu czy zagwarantowania możliwości zakupu przez gminę węgla dla mieszkańców, którzy mają taką możliwość czy taką potrzebę. Także też bardzo proszę uważnie zapoznać się z projektami uchwał, panie radny, panie Grzegorzu.
dlatego że powiedział pan w swojej wypowiedzi, że nie wprowadziliśmy takie. Zrobiliśmy wszystko, żeby dać możliwość, żeby mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy spełniają kryteria, mogli zakupić węgiel po preferencyjnych. To się rozjeżdża chyba. Profil dyskusji. Preferencyjnych cen, to może tu bym się wstrzymał co do tego i do sposobu załatwiania sprawy zaopatrzenia mieszkańców w węgiel, ale. Ale też również daliśmy tę możliwość mieszkańcom, także kłamstwem jest stwierdzenie, że nie pomagamy. Pomagamy. Przechodzimy do głosowania. Dwudziestu radnych było za, nikt nie był przeciw, pięciu radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję panie naczelniku. Zapraszam panią naczelnik Wiolettę Sawicką. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu prezydenta miasta na druku 333 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44 łamane na 858 na 2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 12 września 2018 roku w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych. W obecnie obowiązującej uchwale proponuje się zmianę zapisu w paragrafie 2 ust. 2 punkt 2 poprzez zmianę terminu składania wniosku o wykup lokalu mieszkalnego, który determinuje możliwość skorzystania z przysługujących ulg do 29 grudnia 2023 roku. Wynika to z zainteresowania osób wykupem lokali. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący. Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku 332 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Pan radny Mateusz Stępień. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani przewodnicząca, szanowni radni i szanowni mieszkańcy. Ja chciałbym tutaj podziękować za rozszerzenie w samej uchwale czasu na składanie wniosków o wykup. W pierwotnym projekcie uchwały widziałem, że wydłużamy czas o pół roku. Teraz jest tutaj do końca grudnia. Bardzo dziękuję za to. Chciałbym również podziękować mieszkańcom za ich zaangażowanie, taką postawę obywatelską, za zainteresowanie się tematem i złożeniem petycji w tej sprawie do pana prezydenta. I również chciałbym podziękować za to, że są tutaj z nami i że ten cały proces, mam nadzieję, że niebawem zostanie pozytywnie zakończony. Natomiast jak najbardziej ta uchwała jest zasadna, ponieważ chociażby biorąc pod uwagę, ile do tej pory trwała inwentaryzacja, która zaczęła się tak naprawdę w 2020 roku w przypadku osiedla Spisaka, trwa już ponad 2 lata i właściwie tylko jeden budynek do tej pory został wystawiony poprzez zarządzenie na sprzedaż. Dlatego bardzo dziękuję za wydłużenie tego czasu. Miejmy nadzieję, że pozytywnie mieszkańcy będą mogli złożyć te wnioski i wykupić i cieszyć się z mieszkań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Krystyna Stępień. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. Nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że autorem tego projektu uchwały w sprawie wykupu mieszkań byłam właśnie ja. I panie prezydencie, też również chcę podkreślić, że rozmawialiśmy na ten temat dość długo i pan przychylił się do mojej prośby, aby ten termin wydłużyć. I podobnie jak i pan Mateusz, dziękuję. Ja również z całego serca w imieniu mieszkańców Spisaka serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo pan prezydent. Pierwsze to chciałbym się odnieść do tego, że projekt uchwały jest jeden i on jest na rok. Natomiast zaczęliśmy dyskusję na temat, jak długi powinien być i prowadziliśmy je podczas spotkań z mieszkańcami, a później z państwem jako z radnymi. Przyjęliśmy jako propozycję, no i rozumiem, że państwo akceptujecie to, żeby to był roczny okres.
I warto tutaj zwrócić uwagę, żeby ten rok wykorzystać do tego, żeby wszyscy mieszkańcy, bo tak jak podczas spotkań o tym rozmawialiśmy, mieli możliwość, żeby te mieszkania wykupić, ale żeby ta możliwość nastąpiła, nie wszystko leży po stronie instytucji miejskich, nie wszystko jest po stronie MZBM-u, nie wszystko jest po stronie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, a muszę wręcz powiedzieć, że to jest końcowy etap, bo pierwszy etap to jest wpuszczenie do lokali mieszkalnych i zalegalizowanie też tej części, która wymaga zalegalizowania przez samych lokatorów. Ważna informacja, która padła na spotkaniu, mam nadzieję, że też jest jasna i czytelna dla wszystkich mieszkańców budynków przy ulicy Spisaka. Mieszkacie państwo tam i nikt państwa stamtąd nie zamierza przeprowadzać. Nabyliście państwo lokale komunalne, macie prawo do tych lokali i macie dzięki decyzjom Rady możliwość wykupienia tych lokali. Natomiast ten okres wykupienia się kończy. To nie jest dane raz na zawsze, że z taką bonifikatą dużą można ten lokal wykupić i mieć go na własność, mieć go we własnym majątku osobistym czy rodziny. Ten czas został wydłużony o rok, ale ten czas należy wykorzystać do tego, żeby te mieszkania móc zinwentaryzować, żeby też te budynki mieszkalne w momencie, kiedy wszystkie lokale są pomierzone, wymierzone, w których jest określone, jak wygląda kwestia zabudowy tego lokalu, mogły być przeznaczone do sprzedaży. My czekamy na możliwość sprzedaży tych budynków i tutaj zapraszam do współpracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości jest zarówno MZBM, pracownik wytypowany, jest osoba w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, a jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, jesteśmy też do państwa dyspozycji, tak jak z państwem radnych z tego okręgu głównie o tym rozmawiamy. Jeśli mogę uzupełniająco tylko powiedzieć, że mamy i prezydent przeznaczył do sprzedaży lokale w 6 budynkach już na ulicy Spisaka. Za tą aktualizację, widocznie ostatnio doszły kolejne budynki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Nie ma Grzegorza. Nie ma Grzegorza. Sam. 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Zapraszam. Nie będzie przerwy. Zapraszam panią naczelnik Ille Marek. Dzień dobry, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Na druku 338 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego dotyczącego uchylenia części planu miejscowego w rejonie ulic Jamki, Podlesie, Myśliwska, Katowicka Świętego Jana Pawła II, etap pierwszy. Ta uchylona powierzchnia przez wojewodę to jest powierzchnia około 17 hektarów. Cały plan ma 400 hektarów i on w zakresie nieuchylonym obowiązuje już w tym momencie. Proszę o podjęcie uchwały. Pan radny Sławomir Żmudka. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Projekt uchwały na druku numer 338 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Prawno-Organizacyjną. To przejdźmy do głosowania. Nie ma. Siedemnastu radnych było za, 5 było przeciw, nikt się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję pani naczelnik i zapraszam panią naczelnik Natalię Wierzelewską. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado,
W imieniu prezydenta miasta na druku 331 przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2026. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca Krystyna Stępień. Wysoka Rado, projekty uchwał na druku 331 oraz 340 omawiane były na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i uzyskały akceptację. Dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Nie ma. 23 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję i bardzo proszę następny projekt. Apteki. W imieniu prezydenta miasta na druku numer 340 przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Przejdźmy do głosowania. Dwudziestu trzech radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję i bardzo proszę następny projekt. Trzynasty. Trzynasty. Na druku numer 341 przedstawiam projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Ja tylko dodam, że powołujemy nową Radę w związku z kończącą się kadencją aktualnej Rady. Ona się kończy w styczniu przyszłego roku i konieczne jest powołanie nowej czteroletniej Rady. Kandydatów swoich na przewodniczącego kandydata prezydent wskazał. Wskazał również swojego kandydata wojewoda. Natomiast no, ze strony Rady Miejskiej jest potrzeba wskazania trzech przedstawicieli, o co wnoszę. Tak, jeżeli chodzi o głosowanie, to tak, jeżeli będą zgłoszone trzy osoby, to myślę, że za akceptacją Wysokiej Rady będziemy mogli uzupełnić i przejść do głosowania. Jeżeli tych osób będzie więcej, no to wtedy będziemy musieli przegłosować każdą kandydaturę, przy czym każdy ma trzy głosy. Więc w tej chwili w Radzie Społecznej pan radny Artur Borowicz. Chciałem zgłosić do Rady Społecznej dotychczasową członkinię Rady Społecznej, panią radną Magdalenę Miczko. Pan radny Edward Bober. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, ja chciałbym zgłosić Rady Społecznej przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. I tak myślę, że kiedyś powinniśmy naprawić ten błąd albo zrobić coś z tym, że w naszym regulaminie powinien być zapis, że jak gdyby przewodnicząca tej komisji czy przewodniczący tej komisji z urzędu powinien być delegowany do Rady Społecznej Szpitala. Zgłaszam panią Krystynę Stępień. Inicjatywa uchwałodawcza w rękach nowego klubu. Dobrze. Pan radny Robert Kazimierski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja bym chciał zgłosić pana Kamila Dybicha jako byłego członka tej komisji. Aktualnego członka Rady Społecznej. Czyli na chwilę obecną mamy aktualnych członków Rady Społecznej, panią radną Magdalenę Miczką, panią radną Krystynę Stępień i pana radnego Kamila Dybicha. Czy są jeszcze inne kandydatury? No to pozostaje mi odebrać zgody od państwa. Pani radna Magda Miczko, pani radna Krystyna Stępień i pan radny Kamil Dybich. Jeżeli nie ma innych kandydatur, a Wysoka Rada tutaj nie widzi nadużycia, to proponuję uzupełnić uchwałę o te trzy nazwiska. Może w kolejności alfabetycznej, czyli Kamil Dybich, Magda Miczko, Krystyna Stępień i przegłosować projekt uchwały uzupełnioną o te trzy nazwiska.
Jeżeli nie ma sprzeciwu, to mam taką propozycję. To przejdźmy do głosowania. Zamknij, bo nie ma Grzegorza. 21 radnych było za, nikt nie był przeciw, 3 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję i bardzo proszę pani naczelnika. W imieniu prezydenta miasta na druku nr 342 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Zagłębiowskiego Centrum Onkologii imienia Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej za lata 2022-2023-2024. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku 342 został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Dwudziestu radnych było za, nikt nie był przeciw, 4 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam pana naczelnika Marcina Górskiego. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu Prezydenta Miasta na druku nr 332 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34 łamane przez 732 łamane przez 2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2018-2027. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na Komisji Mieszkaniowej. Przeprowadzone zostały również konsultacje społeczne z mieszkańcami bez wniesionych uwag. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca Bożena Kozak. Wysoka Rado, projekt uchwały na druku 332 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Mieszkaniową. Dziękuję. To przejdźmy do głosowania. Dwudziestu radnych było za, nikt nie był przeciw, 4 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Proszę panie naczelniku. W imieniu prezydenta miasta na druku nr 339 przedstawiam projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla zasobów gminy administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. Ustalenie stawki jednostkowej dotyczy dotacji na cały 2023 rok. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. Pan przewodniczący Robert Kazimierski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku 339 został pozytywnie zaopiniowany na wczorajszej Komisji Budżetowej. Dziękuję. I projekt uchwały na druku 346 również został zaopiniowany pozytywnie na Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, to proszę przejdźmy do głosowania. Dziewiętnastu radnych było za, nikt nie był przeciw, 4 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta.
W imieniu Prezydenta Miasta na druku nr 346 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. To przejdźmy do głosowania. Dwudziestu trzech radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję, dziękuję panie naczelniku i zapraszam panią naczelnik Martę Bobrowską-Jurow. Dzień dobry. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu prezydenta miasta na druku 334 przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Krystyna Szaniawska. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Oświaty i Wychowania pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na drukach 334, 335 i 336. Dziękuję. Dziękuję. To przejdźmy do głosowania. Dwudziestu czterech radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Proszę pani naczelnik. W imieniu prezydenta miasta na druku 335 przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza. Przyznania kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. To przejdźmy do głosowania. Dwudziestu czterech radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W imieniu prezydenta miasta, przepraszam. Tak. W imieniu prezydenta miasta na druku 336 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola nr 8. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Proszę bardzo, pan radny Szymon Widera. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani naczelnik, wiem, że przedszkole numer 11 jest rozbudowane, jest piękne, potem się skończą remonty, nie będzie już to pewnie tych grup, które gdzieś tam są dowożone z innych przedszkoli akurat remontowanych, ale ja jestem zdania, że o wiele łatwiej jest zamknąć niż potem otworzyć, gdy taka potrzeba będzie. I mimo, że przedszkole na ulicy Partyzantów jest no, stałym przedszkolem, stałym budynku, tam chyba są tylko dwie grupy dzieci z tego tak, co kojarzę. Chciałbym się zapytać, czy musi to nastąpić, ponieważ jednak przedszkoli nigdy za wiele. I ja po prostu uważam, że gdy teraz zamkniemy, to już kolejnego nie otworzymy. A wiemy o tym, że tych chętnych do przedszkoli publicznych jednak cały czas przybywa. Powiem tak, ta uchwała przede wszystkim to jest tak zwana uchwała intencyjna. Drodzy Państwo, teraz nastąpi taki proces, że będziemy informować rodziców oraz kuratorium oświaty i właściwie kuratorium oświaty też będzie tutaj wyrażała opinię o likwidacji. Natomiast odpowiadając na pytanie pana radnego, Wydział Oświaty analizuje rekrutację do przedszkoli na bieżąco, również po rekrutacjach i widzimy odpływ
generalnie dzieci, coraz więcej dzieci jest jakby na terenach, bym powiedziała, zielonych. Natomiast jeżeli chodzi o centrum i śródmieście, tych dzieci w rekrutacji bierze coraz mniej udział. I tu mogę podać w przypadku przedszkola numer 11. Chcieliśmy otworzyć 8 oddziałów. Natomiast udało nam się tylko otworzyć 7. Również w przedszkolu numer 8 mamy 7 miejsc jeszcze wolnych nadal, co oznacza, że no, widoczny jest jakby spadek i mniej chętnych do przedszkoli. No, generalnie społeczeństwo się starzeje i my po analizie widzimy, że tych dzieci jest no, niestety mniej. Proszę bardzo. Pani naczelnik, ale to jest analiza, ja rozumiem, jednego roku rekrutacyjnego, tak? Nie. Czy to jest jakiś dłuższy czas? Co roku jest, tak? Analizujemy każdą jedną rekrutację uzupełniającą i na rok 2022-2023 zostały nam w wielu przedszkolach wolne miejsca. W wcześniejszym roku, czyli na rekrutacja 2021-2022, również były miejsca wolne. No, nie jestem w stanie przytoczyć teraz poszczególną liczbę w przedszkolach, ale taką mamy analizę. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Szesnastu radnych było za, 5 radnych było przeciw, 4 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam, albo oddaję głos pani radnej Katarzynie Zagajskiej. Przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na druku numer 345 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/3/2/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej. Uzasadnienie do tego projektu uchwały jest takie, iż pani przewodnicząca Agnieszka Pasternak wyraziła chęć pracy w Komisji Rozwoju i Promocji Miasta, z czego wszyscy członkowie bardzo się cieszą, że komisja nam się tak rozrasta. Chyba najliczniejsza komisja ze wszystkich komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. I w związku z tym bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały, ponieważ tak mówi nam prawo, to są wymogi formalno-prawne, jak również nasz statut, że jeżeli następuje zmiana składów osobowych, należy tego dokonać poprzez przyjęcie stosownej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Komisja Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała jednogłośnie tak. To przejdźmy do głosowania. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję i oddaję głos pani przewodniczącej Bożenie Kozak. Przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu grupy radnych na druku 337 przedstawiam projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej na rok 2023. Proszę o podjęcie uchwały. To przejdźmy do głosowania. Dwudziestu pięciu radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy część merytoryczną. Chciałam powiedzieć w kolejnym punkcie, że nadal spływają oświadczenia mające
związane z osobami, które są zobowiązane do złożenia takiegoż oświadczenia 30 listopada zostało wysłane, 2 grudnia wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu. Również jest dostępne, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany. Po sesji zapraszam wszystkich Państwa radnych do Marzeny Nazimek po kalendarz. Marzeny Trylińskiej, przepraszam bardzo. Trzynasta aktualna. I czy ktoś z Państwa chce oświadczenie wygłosić? Bardzo proszę, pan radny Piotr Hołda. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panowie prezydenci, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Dzisiaj było ważne wydarzenie, bo odbyła się ważna sesja Rady Miejskiej, ale oprócz tego odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie. Ukonstytuował się nowy klub radnych. Nowy klub radnych ma nazwę Klub Radnych Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Będziemy korzystać również ze skrótu Klub Radnych TPTG. W skład tego nowego klubu radnych wchodzi radna Katarzyna Zagajska, radny Edward Bober, radny Piotr Hałda. Zjednoczeni radni pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. To jest ważny krok, aby móc mocniej i skuteczniej działać na rzecz mieszkańców Dąbrowy Górniczej i samej Dąbrowy Górniczej. Ja osobiście jestem pełen radości, że po kilkuletniej przerwie Klub Radnych TPDG wraca do Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej. Oczywiście wzmocniony takimi osobami, tak doświadczonymi radnymi. Także z tego miejsca chciałbym zachęcić kolegów i koleżanki radnych do współpracy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy serdecznie. Nie wiem. Rozumiem, że pan radny Piotr Hołda został przewodniczącym tego klubu. Dobrze. Czy jeszcze jakieś oświadczenia? To zamykamy punkt. Wolne wnioski. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Piątek. Ze względu, że to już ostatnia sesja w tym roku, w 2022, chciałbym serdecznie pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni prezydenci, pracownicy urzędu oraz drodzy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, Prawo i Sprawiedliwość, Klub Prawo i Sprawiedliwość, przepraszam, życzy zdrowych, wesołych, rodzinnych, błogosławionych świąt oraz szczęśliwego nowego 2023 roku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan przewodniczący Marek Węgrzynowicz. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, panowie prezydenci, szanowni koledzy i koleżanki radni, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Klub Koalicji Obywatelskiej za pośrednictwem panów prezydentów składa najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników urzędu, dla wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej, dla kolegów, koleżanków, koleżanek radnych, zdrowych, spokojnych świąt w nastroju rodzinnym i aby ten nowy rok 2023 był dla nas wszystkich lepszy niż ten, niż te poprzednie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, dużo spokoju, z dala od polityki. Bądźmy z rodzinami, bądźmy razem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również w imieniu własnym całego naszego klubu pragnę złożyć wszystkim Państwu, mieszkańcom, pracownikom, na ręce panów prezydentów, bez pośrednictwa panów prezydentów, życzenia przede wszystkim zdrowia, spokoju, odpoczynku. Wygląda na to, że święta może będą białe. Już dawno nie było takiej pięknej, zimowej atmosfery. Życzę, żeby wszystkim ta atmosfera przeniosła się do domów i wszyscy odpoczęli w rodzinnym dobrym gronie. No i ten niełatwy przyszły rok, żeby okazał się łatwiejszy niż przewidujemy.
Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 4. A nowy klub, przepraszam. Dziękuję pani przewodnicząca. Zanim przejdziemy do życzeń, to chciałem zgłosić taką potrzebę w imieniu klubu radnych TPTG. W związku z inwestycjami i pojawieniem się nowych rond na terenie miasta widzimy taką potrzebę, aby powołać może jakiś zespół konsultacyjny albo komisję doraźną w celu nazewnictwa tych nowych rond. Taki podmiot mógłby zbierać informacje od klubu radnych albo od radnych, którzy widzą taką potrzebę i zbiorczo skierować taki projekt uchwały do Rady Miejskiej. Czekamy na propozycję. Bardzo proszę pani radna Katarzyna Zagajska. Przewodnicząca, Wysoka Rado, panie prezydencie, pracownicy całego urzędu, jak również pracownicy wszystkich jednostek miejskich, a także wszyscy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, nawet ci najmniejsi, najmłodsi ze żłobka, ze szkół, z przedszkoli, w imieniu właśnie nowo utworzonego klubu radnych Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej pragniemy złożyć życzenia, aby te święta Bożego Narodzenia w 2022 roku były spokojne, radosne, nie w tym roku, aby były spokojne, radosne, szczęśliwe, a nawet byśmy powiedzieli takie magiczne. Radujmy się tymi chwilami, że nie ma już tej izolacji, nie ma limitów, możemy się wszyscy spotkać w gronie dużych rodzin. A także życzymy, aby nowy rok 2023 był pomyślny, obfity i przede wszystkim zdrowy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2022 roku.